Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Jak co poniedziałek, Ligowiec, czyli podsumowanie tego, co działo się w drugiej lidze ze mną. Dzisiaj na chwilę dwóch zawodników, jeden na stałe, drugi gościnnie. Michał Czerniak. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. I Maciek Szcześniewski. Siemano, witam wszystkich. Michał, od razu musisz uzupełnić, dlaczego tylko na chwilę. No, ciężary na chacie, żeby dzisiaj chciałem z Wami być. Myślałem, że się udało, ale jak żona usłyszała, to zapomniałem tych kwiatów kupić przy okazji, żeby jej to przekazać. No i generalnie jest komediodrama w domu, więc postanowiłem, że oczywiście, no nie wycofam się w ostatniej chwili, ale tutaj dogadałem się z chłopakami, że krótko i na temat opowiem o tym meczu, który akurat komentowałem i o którym mam coś do powiedzenia, a potem lecę ratować małżeństwo. Tak, dajcie łapki w górę, żeby Michałowi się udało to małżeństwo cały czas utrzymać. Widzimy, że nowe... No ja więcej czasu, jak się nie uda. W sumie tak. Nowe tło z tyłu, także też po przeprowadzce. Dawno go u nas nie było, także łapki w górę za ten powrót, chociaż chwilowy. Maciek, jak tam w Nowej Hucie? Zimno? A nie, piękna pogoda. W sumie piękna ten październik naprawdę mnie zaskakuje pozytywnie, także nie na pogodę złego słowa nie powiem, a w porządku ogólnie. Widzę, że dzisiaj barwy są nałożone na siebie. A, taki sweterek. Taki sam sweterek. Ja dzisiaj jestem, słuchajcie, mam rash guard tak zwany, podróże wojownika, dostałem od Piotrka Pająka. Pozdrawiam serdecznie, może kojarzycie kanał na YouTubie, walczył też ostatnio. Dzisiaj chyba w Tajlandii spotkali. Na fejmie, tak, my się znamy z Tajlandii, no tu jest Tajlandia gdzieś, tu jest Polska, także fajny taki rash guard. Dziękuję bardzo za taki gifcik, wbijajcie do niego na kanał, bo fajne rzeczy robi. To po pierwsze. Po drugie, napakowany dzisiaj nasz program, będzie dwóch gości. Najpierw Piotrek Marciniec, Polonii Warszawa, a potem Łukasz Budziłek, także myślę, że dwa naprawdę bardzo fajne wydarzenia dzisiaj z tymi gośćmi. Ale na początek konkurs, słuchajcie, wracamy do konkursów. Do wybierania będzie kubek ligowca, nie drugoligowca, tylko ligowca. My na razie mamy, nawet ja nie mam kubka ligowca, Maciek, masz kubek drugoligowca jeszcze. Nie, ja mam jeszcze tę starą wersję. Tak, ja mam jeszcze kufel drugoligowca. Michał, masz czapkę, nie czapkę, Boże, masz koszulkę ligowca, kubka nie masz. Właśnie, więc do wygrania będzie kubek ligowca, konkurs taki jak kiedyś, pamiętacie pewnie ci, co z nami są od dłuższego czasu, czyli wytypuj trzy poprawne wyniki e-winner drugiej ligi, także możecie się pobawić z nami w typowanko,
trzy dokładne wyniki, tak? Tak jak my będziemy typować na koniec tego live'a, to wy typujecie w komentarzach. Nie może być komentarz oczywiście edytowany, bla, 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 żeby, ten, żeby było przed też kolejką, żeby było wszystko fajnie, honorowo, uczciwe, po honorowo. Prostu, tak, podejdźmy do tego fajnie. Do wygrania kubek, tak, for fun, żeby też coś się działo w komentarzach. To po pierwsze. Po drugie... Oktowy Tarnobrzeg pisze, że pierwszy raz jestem bez czapki. Nie prowadzę statystyk mojej jedności na w czapce i bez... Ale rzeczywiście, jadąc tutaj już, będąc na ostatnich metrach przed parkingiem do mojego biura, sobie usiadłem, kurczę, czapki nie wziąłem i ciekawe, czy ktoś zauważy. Brawo. Brawo, brawo. No ja też czasem w czapce, to, ale to bad hair day czasem się zdarza, więc po prostu... Dokładnie, taki... ja akurat jestem w miarę, nie? Dzisiaj. Dzisiaj w miarę. Nowy vlog na kanale, słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, kto widział, ten niech się przyzna, czyli vlog wyjazdowy Podlasie, Biała Podlaska, Stal Stalowa Wola, panowie widzieli? Bardzo fajny, a bardzo jak? Mi się podoba. Taki nie, powiem ci, nie spodziewałem się, że wyjdzie taki dobry materiał, bo to taki no, nieoczywiste miejsce, nawet pewnie wiele osób nie kojarzy jakoś bliżej tej drużyny, natomiast no, vlog bardzo fajny i byłem w szoku, jaka infrastruktura i ogólnie jak zostałeś przyjęty, także no profeska, jeśli chodzi o takie podejście do organizacji meczu, jak dla mnie. I fajnie się to ogląda. To miło, że ty tak mówisz, bo ty się zajmujesz na co dzień w sumie takimi rzeczami. Maciek, widziałeś oczywiście. No widziałem, no tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Vlog jak zawsze jest zajebisty, więc... Znaczy była jedna niespodzianka, ale nie będę spoilerował. Na pewno związana z tak zwaną strefą gastronomiczną, to tyle możemy powiedzieć. Nie było tego, co zawsze. Super, bardzo ciekawy materiał, jak zawsze zresztą u nas na kanale. A jeżeli chodzi o dalsze plany vlogowe, no to jest tak, jak widzicie teraz na planszy, czyli odhaczony już ten pierwszy termin, 29.10, czyli października, tak już w tę sobotę, Motor, Polonia, Warszawa, myślę, że super mecz nam się szykuje, dlatego też ci goście dzisiaj, no i grzech byłoby nie podjechać potem do Łęcznej, czyli wracam do domu na spotkanie Górnik Chrobry, to wszystko będzie na kanale u nas, no i zobaczymy, co z tego wyniknie, także trochę tutaj się dzieje. Myślę, że będzie co oglądać. To też taka zajaweczka. Okej, okay, dobra. No to chyba z tego, co tutaj widzę, mamy wszystko. Reszta na później. Więc zaczynamy, słuchajcie, od meczu kolejki w zasadzie. Czyli mecz, który miał być na koniec, ale... No, ale wyszło tak, że jest na początek. Więc oddajemy głos Michałowi Czerniakowi, Kotwica Kołobrzeg, KKS Kalisz. Kotwica Kołobrzeg, KKS Kalisz. No, zapowiadało się, że będzie grubo, lider z wiceliderem. Kotwica gdzieś tam wiadomo, że w ostatnich kolejkach te punkty zaczyna tracić, zaczyna krwawić. Pokazuje, że też jest drużyną taką z krwi i kości, a nie Galacticos tej ligi. No i KKS Kalisz w miarę rozpędzony. Bardzo sobie ostrzyłem zęby na to spotkanie, ale godzinę przed meczem się okazało, że Marcin Puska wystawił, można powiedzieć, eksperymentalny skład, aczkolwiek nie do końca tutaj jest to właściwe słowo, bo jak się okazuje, w tym wszystkim była metoda. Grzegorz Gonczarz na ławce rezerwowych, Szczytniewski, Chromiński, Oskar Pogorzelec, no chyba taki, powiedzmy, jeśli brać pod uwagę statystyki, to można powiedzieć najlepszy bramkarz ligi, bo Kotwica miała najmniej straconych bramek przed tym spotkaniem we Winner drugiej lidze, KKS miał najwięcej strzelonych. No a wyszli zawodnicy, co po niektórzy, dopiero trzeci czy czwarty raz na boisko, w bramce 19-letni Garstkiewicz. Okazuje się, że Kotwica bardzo defensywnie wyszła nastawiona na to spotkanie, właściwie schowani za podwójną gardą, przez całą pierwszą połowę rozbijali te ataki Kakaliszu, w ogóle nie miał jak tam pograć za bardzo Gordillo, nie miał jak rozwinąć skrzydeł, nie było miejsca. Mam wrażenie też, że był rozpracowany nawet tak na pełnej świadomości, że mieli gdzieś tam te jego sztuczki techniczne, co on lubi tam te swoje jeden na jeden sobie zrobić, że mieli go rozpracowanego, bo dosłownie zatrzymywał się co chwilę na jakimś zawodniku Kotwicy, tak jakby doskonale wiedzieli, co za chwilę zrobi. Borecki zupełnie wyłączony z gry, jakby ta ofensywna pomoc, niewidoczny. No i gdzieś tam wiadomo, że w takim meczu bardzo dobra intensywność, jak na Ewiner drugą ligę, naprawdę mecz, który no nie był takim typowo drugoligowym poziomem, tylko naprawdę fajnie się to oglądało. Bardzo szybko leciał czas oglądając ten mecz, a to wydaje mi się jest taki wyznacznik właśnie tego, że jest fajna intensywność, że się dużo dzieje. W końcu gdzieś tam po takich 10 minutach badania się zaczęły się akcje i mimo wszystko KKS zaczął dochodzić do głosu, no bo KKS ma to do siebie, że jest Piotr Giel,
I to jest zawodnik, że jak nie idzie, zawsze może rzucić na Giela i on naprawdę potrafi tamtego obrońcę przestawić. Lubi to jest Giroud, nie? Za plecy. Tak, się. Tak, dokładnie. I rzeczywiście zaczął Piotrek dochodzić do sytuacji podbramkowych, no ale w tym momencie objawił się Garstkiewicz. W pierwszych minutach jeszcze miałem wrażenie, że 19-latek troszkę zestresowany, troszkę stremowany, zresztą przy tym wyprowadzaniu piłki od bramki widać to było, że no, gdzieś tam też środkowy obrońca Obst tutaj zastępował Kostkowskiego, który był kartkowany na ten mecz. No i też gdzieś tam jeszcze widać było w tych pierwszych minutach, że jest pewna nerwowość, ale później to zaczęło wszystko klikać i naprawdę fenomenalnie zaczął bronić Garstkiewicz. Sytuacja Piotra Giela, no sam na sam, gdzieś tam na 8 metrze dostał piłkę, cała bramka przed nim, tylko Garstkiewicz, bardzo dużo miejsca, bardzo dużo czasu, 19-latek wyciąga to jak profesor, to nie była przypadkowa interwencja, tylko naprawdę świetnie się rzucił na mega refleksie, później świetnie jeszcze obronił strzał z rzutu wolnego, ogólnie miał bardzo dobry mecz, ale bardzo dobry mecz obu bramkarzy, o czym też rozmawialiśmy chwilę przed live'em, że Krakowiak też tutaj naprawdę wybronił sporo dobrych sytuacji. A czemu on bronił? Mówiłeś o tym, tak? Czy nie? Czemu gry bronił? Tak. Co tam się wydarzyło? Nie wiemy tak naprawdę, trzeba by trenera spytać. Tak naprawdę spytać, nie wiemy, bo ci zawodnicy poza Kostkowskim, który wykartkowany, wszyscy byli na ławce rezerwowych i oni, Goncerz się tam pojawił w drugiej połowie, no wiadomo, że Pogorzelec, bramkarz nie, ale jakby byli do dyspozycji trenera, więc tutaj ani kartki, ani jakieś kontuzje. Mam wrażenie, że to była taktyka po prostu na KKS Kalisz, że Kotwica, tak jak już wspomniałem o tym Gordillo, który wyglądał jakby był rozpracowany rzeczywiście z tych swoich takich sztuczek technicznych typowych zagrań, to mam wrażenie, że z dużą świadomością tutaj Marcin Puska wystawił taką właśnie, a nie inną drużynę, taką zadaniową właśnie na KKS Kalisz, że z taką pełną świadomością tego, że to nie jest kolejny zespół, który przyjedzie, coś tam zagra i wyciągniemy z tego 3 punkty, tylko zespół, na który rzeczywiście trzeba się zmobilizować i trzeba odpowiednią taktykę przygotować. I rzeczywiście mam wrażenie, że przynajmniej w pierwszej połowie dobrze to działało, ale później z czasem gdzieś tam ten mecz zaczął się otwierać, akcje po jednej, po drugiej stronie, Kotwica mocno. Mają taką, mam wrażenie, duże przyzwyczajenie do dośrodkowań, że jednak Grzegorz Goncerz w ataku jest takim piłkarzem pola karnego, on często gdzieś tam dobija, strzela te bramki z bliska i oni już jakby do tego są troszeczkę przyzwyczajeni i bardzo dużo takich piłek szło właśnie nie, tak instynktownie, trochę na pamięć, z przyzwyczajenia, często nawet z drugiej linii, czy już nie mówiąc o gdzieś tam narożniku pola karnego, jakby, że tam jest ten Goncerz, no jednak Bojas trochę moim zdaniem inny charakter napastnika, chyba nie do końca się w tym odnajdywał, raczej tam dość dobrze to czyścili, też tutaj w środku defensywy nie miał KKS Gawlika, który normalnie jest kapitanem, no takim powiedzmy sercem tej defensywy KKS-u, więc zastąpił go Gęsior, też nieźle się zaprezentował, trochę się o niego bałem, bo tam w 11 czy 12 minucie dostał żółtą kartkę, no to wiecie, jak środkowy obrońca dostaje tak szybko żółtą kartkę, to już gdzieś tam się robi nerwowo, ale później już grał fajnie, pewnie i gdzieś tam bardzo czysto też interweniował, także ta obrona tutaj zadziałała. Troszkę szczęścia KKS też miał, bo Kotwica miała swoje okazje. Krakowiak bronił dobrze, ale często też bronił szczęśliwie, to znaczy był tam, gdzie trzeba, ale jakby no po prostu instynktownie gdzieś tam reagował, piłka się od niego odbijała dość szczęśliwie, w paru momentach to szczęście dopisało. Mecz, który nie zasługuje na to, żeby skończyć się 0-0, bo to było dobre widowisko. W drugiej połowie już troszkę chyba zmęczeni byli jedni i drugi. Zadam ci kluczowe pytanie. Mecz rozczarował, czy nie? Nie. Nie, moim zdaniem nie. Pomimo tego wyniku 0-0 to był dobry mecz. To był mecz, który się dobrze oglądało. No, wiadomo, a kibice jak? Oprawa, wiesz, dopiero. Oj, panie, atmosfera, a tam wiesz, jest zgoda, jest układ między tymi kibicami obu tych drużyn, więc tutaj była naprawdę fajna atmosfera na trybunach. Gdzieś tam siedzieli obok siebie, mieli wspólną fanę też rozłożoną w sektorówka. Czyli fajnie. Fajnie, no dwie pirotechniki, zresztą mecz przedłużony o 10 minut, bo tam sędzia dość skrupulatnie, pomimo tego, że nie został ten stadion jakoś bardzo zadymiony, to jednak tam sędzia przerywał tą grę i czekał, aż ten dym z rad się podniesie, także cały czas doping regularny, fajny, taki też no, przyjazny i no, druga liga na najwyższym poziomie, bym powiedział, i naprawdę spotkały się drużyny, które uważam, że do spółki z Polonią Warszawa, która tak najbardziej skorzystała chyba na tym wyniku i się chyba najbardziej cieszy, no bo odrobiła i do jednych przegoniła, do drugich odrobiła, już tam gdzieś na horyzoncie ta Kotwica do tej pory dla Polonii była takim małym punkcikiem, a teraz już powoli zaczynają mieć na wyciągnięcie ręki jeszcze jedno, dwa potknięcia Kotwicy, no i Polonia, jeśli utrzyma formę, włączy się. KKS oczywiście też tutaj myślę, że gdzieś tam punkt w Kołobrzegu to jest cenna zdobycz w perspektywie całego sezonu, więc absolutnie nie można tego tutaj traktować dla nich, że coś przegrali, że stracili 2 punkty. Raczej ugrali jeden, bo mało kto, zresztą tylko Stomiloszny w tym sezonie w Kołobrzegu cokolwiek ugrał, więc to też świadczy o tym, jak silną drużyną u siebie jest Kotwica. Zresztą jak tam się przygotowałem do transmisji, to sobie sprawdziłem, że ostatni raz 23 kwietnia Kotwica przegrała u siebie jeszcze w trzeciej lidze. To już jest tam pasa, ale chyba około 15 spotkań bez porażki u siebie i na dobrą sprawę nie było też dużo tych remisów, także dobry mecz, bardzo fajny mecz, hit kolejki, no szkoda, że tylko bramek nie było. Maciek, coś dopowiesz?
Nie, no tutaj Michał wyczerpał temat. Mhm. Faktycznie to było dobre jakościowo spotkanie. Oglądałem ten mecz i powiem szczerze, to nie było takie 0-0 z gatunku tych nudnych, tylko to 0-0 z takich gatunków. Ciekawe spotkanie, w którym moim zdaniem ten wynik wynikał po prostu też z dobrej neutralizacji mocnych stron, z obydwu stron, tak naprawdę takiego wzajemnego zneutralizowania się, aczkolwiek widać było po każdym kontakcie z piłką, tak globalnie, no, że jest to mecz moim zdaniem, który spokojnie, jeśli chodzi o poziom, by się mógł znaleźć co najmniej ligę wyżej. Także tutaj ja miałem wrażenie, że ten remis tak w sumie obu stron nie skrzywdzi. Kotwicy zależało na tym, żeby twierdza Kołobrzeg pozostała, żeby też utrzymać tutaj powiedzmy też ten status quo, żeby nie przegrać po prostu tego meczu. Kalisz też no, nie mógł wzgardzić remisem na terenie lidera, także no, czasami te bezpośrednie mecze, jak to się mówi, awanse i najwyższe cele wywalcza się spotkaniami z dołem tabeli, a nie tymi bezpośrednimi. To było takie na potwierdzenie tej tezy spotkanie, takie mam wrażenie. I tyle okay. Ode mnie. No dobra, no to generalnie... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że Garstkiewicz zagrał super spotkanie, a poprzednim kozakiem kolejki był młody bramkarz Lecha, więc no... Kto wie, co tu powoli, dzisiaj, powoli, nie? Się gdzieś tam co rozkręcają. Tu dzisiaj będzie wylosowane na kozaka kolejki. Oglądajcie do końca, to się dowiecie. Dziękujemy ci. Michał, wracaj do obowiązków rodzinnych. Wiem, uciekam, że jesteś smutny i lepiej ci by było, gdybyś mógł tu zostać. Od razu ci się. Bardzo bym chciał. Uśmiech. Tak jeszcze nawet kalkuluję, czy jeszcze z 15 minut nie zostać, ale dobra, niech zwycięży zdrowy rozsądek. Tak, bo potem będzie problem. Dzięki, a my tymczasem zmieniamy meczyk i przenosimy się jeszcze do Krakowa. Tam Garbarnia grała z Olimpią. Zaczniemy od trenera Gomułki. Ogólnie nie był to łatwy tydzień. U nas się dużo było w tym tygodniu i bardzo się cieszę, że widzę taką drużynę z taką determinacją, z walką, z zaangażowaniem, że która się nie poddaje. Chciałem też to zwycięstwo podedykować wszystkim kibicom Olimpii, którzy naprawdę na dobre i na złe są z tym klubem i nawet w tych ciężkich momentach nas wspierają, bo zawsze, tak jak mówiłem, chcemy walczyć o te punkty. No i tutaj urywa się wypowiedź trenera Gomułki, ale to dlatego, że po prostu chciałem tutaj jakby ten sens wypowiedzi złapać od razu. Od tego zaczął trener. No właśnie, Maciek, pogadajmy chwilkę, minutę o tej sytuacji, bo sam jak trener mówił, dużo się u nas działo, a działo się wiele i teraz ty to w skrócie opowiesz. No, Kamil Wenger ustala, z tego co przeczytaliśmy w tym komunikacie na stronie Olimpii na Facebooku, że Kamil Wenger będzie ustalał warunki rozwiązania umowy z klubem. No i tutaj tak naprawdę w tym konflikcie, który zaistniał pomiędzy trenerem a Kamilem Wengerem, trenerem Gomułką, no tutaj musiał zostać ktoś, mówiąc brzydko, odpalony, jak widać. To chyba tak się zaogniło gdzieś tam wewnętrznie, że już nie można było tego jakoś zespawać razem. No i tak naprawdę tutaj trener został, a zawodnik niestety będzie odchodził. No i cóż, no kurczę, ciężko, to tak naprawdę nie znamy szczegółów, nie znamy, nie wiemy, co się tam dokładnie wydarzyło. Ja rozmawiałem z Kamilem tak tyle o ile. W każdym razie on był bardzo taki dyplomatyczny, spokojny, raczej mówił, że żeby nie nagłaśniać, nic tutaj nie dolewać, więc po prostu tylko wskazujemy tą sytuację, no bo to jest niecodzienne, ale sama rozmowa z Kamilem krótka, konkretna, tak jak kapitan, że trener jakby, to była decyzja trenera, ma do tego prawo i tak dalej, więc tutaj jakby... No bo też po co rozbijać, wydaje mi się, że nikomu, że tak powiem, ciągnięcie dalej tej sytuacji nie jest na rękę. No trener chce mieć jak najszybciej spokój w zespole. Pole. Kamil Wenger też, myślę, jest człowiekiem z klasą. Był tu u nas jakiś czas temu i też go lubimy, wiemy, jaki to jest człowiek, więc też nie posądzam go o to, że chciałby tutaj coś działać jeszcze, żeby to zaogniać. Raczej tutaj obie strony chyba chcą już się rozejść po prostu z szacunkiem i tyle. No tak naprawdę... Ludzie się rozchodzą w małżeństwie też po wielu latach. No właśnie, wspólnych. Natomiast wiesz co, mnie to zaskakuje, jak to szybko się wszystko potoczyło, nie? Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak tu Kamil, ile był? Miesiąc u nas? Niedawno, a jeszcze wcześniej, chwilę przed nim był trener Gomułka. Był trener, no i wiesz, wszystko wtedy wydawało się, kurde, że jeszcze Andrzej Witan też ostatnio mówił, że się pracuje i u trenera Gomułki, ale że jest to wszystko fajnie. Tak, wiesz, wydawało się, że jak to mówiliśmy, że się zapierdala, ale że jest to tak pozytywnie, każdy się wypowiadał o tym. No nie, a tutaj widzisz, no czas jednak pokazuje, że to wszystko w moment się tak naprawdę może zepsuć. Ale powiem szczerze, że nie było widać po Olimpii jakiejś takiej wyrwy. No właśnie, wyrwy. Przejdźmy już do meczu.
Dokładnie, co do meczu. Zgadzam się z trenerem Gomułką, to było zasłużone zwycięstwo Olimpii. Tak naprawdę i w pierwszej połowie, pierwsza połowa zaczęła się od tego, że ten mecz był wyrównany. Cały czas siąpił deszcz i no wiemy, że ta Murawa na Garbarni do najlepszych w lidze nie należy i to też gdzieś tam też miało wpływ na przebieg tego spotkania. Natomiast ten status meczu, że on był wyrównany, praktycznie złamało się z tym pierwszym golem. Garbarnia z uporem maniaka, jak to zwykle w swoim zwyczaju ma, wyprowadzała piłkę od bramki. No i tak naprawdę no to... sami sobie strzelili gola w zasadzie. Kardas dostał podanie od Bartusika i chciał zagrać po przekątnej, bez sensu, zupełnie chyba też no, niezgodnie z tym, co trener raczej ordynuje. Raczej każdy jakby piłkarski też przewodnik, że tak powiem. No o to chodzi. Natomiast przy wyprowadzaniu piłki, no jak zawsze tak jest, jak ci podchodzą zawodnicy do pressingu do środka, to grasz na zewnątrz, tak, żeby oddalić piłkę od bramki, a tutaj Kardas tak naprawdę, tak jak dobrze tutaj zwróciłeś uwagę, złamał te najprostsze elementarne zasady. No i podał praktycznie piłkę do... Tam wystawił nogę Wojtyra, ta spadła pod nogę Sienkiewicza i to spotkanie zostało rozpoczęte, że tak powiem, na nowo po tym golu. No i tak naprawdę Olimpia bardzo mądrze grała. W takim swoim stylu widać było, że to spotkanie też, to jak się ułożyło to spotkanie dla zespołu trenera Gomułki, to absolutnie pasuje. Grali bardzo rozsądnie, bardzo kompaktowo, natomiast zupełnie nic nie udawało się Garbarni. No naprawdę byłem taki zszokowany nawet, jak może granie wychodzić. To w zasadzie co drugie, co trzecie zagranie to było zagranie w aut. Nie potrafili zupełnie zawiązać 5-6 podań. Zresztą mówił też o tym trener, musiał na konferencji, że w tej fazie budowania no, wyglądało to fatalnie. Krząknij sobie. No właśnie coś mnie gardło znowu. Ta pogoda taka zdradliwa. Natomiast druga połowa, długo ten stan, ten wynik 1-0 się utrzymywał. Garbarnia tak naprawdę biła głową w mur. I tak naprawdę ni stąd, ni zowąd Adam Żak raz został sfaulowany, podszedł jak po swoje do tego rzutu wolnego i strzelił bardzo mądrze, bo taką kaczkę puścił Andrzejowi Witanowi, zresztą to piłka była na 16 metrze, więc tak naprawdę wystarczyło dobrze trafić. No i powiem szczerze, że miałem takie odczucie, że ten remis to jest wynik niezasłużony, bo to Olimpia miała więcej z gry, Olimpia w drugiej połowie jeszcze miała swoje sytuacje, nawet przy stanie 0-1, zresztą mówił też o tym trener Gomułka, że mieli sytuację i przy 0-1, i przy 1-1, i przy 1-2, ale szybko po tym golu Żaka błyskawicznie się pozbierali i Stasiak zdobywa gola na 2-1. Potem jeszcze Garbarnia starała się rzucić wszystko na jedną kartę, ale nie szło im w tym spotkaniu. Co tutaj? Statystyki, zerknąłem sobie na statystyki. Statystyki troszeczkę to spotkanie przekłamują, jakoby było ono wyrównane. W mojej opinii Olimpia była zdecydowanie lepszym zespołem w tym dniu. No i wszystko, bardzo fajnie. No. Przechodzimy do meczu piątkowego, no tak to się miało rozpocząć, ale no troszkę było dzisiaj inaczej. Polonia Warszawa, Górnik Polkowice 3-0. Ja komentowałem ten mecz, więc coś tam więcej powiem, a widzę, że czat żyje swoim życiem, że tak powiem. Wszyscy kłaczek, tutaj już... Kłaczek, tak, coś w tym jest. Wszyscy już tutaj jakby żyją tym następnym meczem tak naprawdę, czyli Motor Polonia. Bardzo fajnie, że tak to tutaj jest rozmawiane na ten temat. Patrzę jeszcze na to, kto jest Motor, Jakub Białek, Lublin, Kalisz, Siema, Majster, Tarnobrzeg, Sower, Elbląg, Gracek, Kalisz, Asterix, Hełma, Adam Hanys, też jest tutaj Zmysłowic. O, dobra, to Maciek, coś o tym meczu zacznij mówić, ja potem dopowiem, ale najwięcej będzie miał do powiedzenia nasz gość, którego właśnie już tutaj zapraszam i wpuszczam, tylko muszę mu napisać, chyba że ogląda, to wchodź Piotrek. No Polonia zdecydowanie lepsza. Myślę, że tutaj nie było wątpliwości ani przez moment, kto zgarnie 3 punkty. Ja sobie tu wynotowałem parę rzeczy, więc szybko powiem, zanim będziemy mieć gościa. A Gaz Kluski przy pierwszym golu, strasznie mi się podobało to wejście. Też nie najlepsze. Postawa obrońcy też, nie? Widziałeś, on nie wiedział, no co się tak, dzieje. Ale w ogóle Fur tak zdziwił mnie, że tak niezdecydowanie. Powiem szczerze, jakby poszedł na pełnym zasięgu, to by wybił tą piłkę, a tutaj brakło mi takiego zdecydowania. Buongiorno! Cześć, witam, oglądałem. Oglądałeś, oczywiście. Dobrze, to nie przeczytałeś tak, wiadomości, tak? W sensie której? No nie, napisałem. No widziałem, też od razu widziałem, dlatego dołączyłem. Dobra, no to jesteś. To tylko Maciek dokończ myśl, bo urwaliśmy.
co tutaj sobie... Furtak coś tam. Tak, tak, że Furtak mógł tą piłkę przeciąć. Na duży plus dla mnie znowu Biedrzycki, przede wszystkim przy zachowanie przy rzucie karnym, gdzie tam bardzo dobrze się zachował. Kaplica w obronie, Polkowicz, no to co zrobili przy tej sytuacji Fryzowicz, tam Poczwardowski też tą rękę, nie wiem dlaczego jej nie schował. Przy 2-0 jedynie dwie sytuacje Górnika sobie wynotowałem. Tutaj mogli złapać kontakt, ale to był taki jedyny moment w tym spotkaniu, gdzie cokolwiek się zadziało pod bramką Polonii, a tak to jednak zdecydowanie tutaj wynotowałem sobie też, że imponująca faza przejścia z obrony do ataku w Polonii. Widać, że to mają dobrze opanowane i chyba nad tym pracują, bo te wyjścia do akcji szybkich są naprawdę takie bolesne dla przeciwników. I tyle ode mnie. No to zaraz tu będziemy pytać naszego gościa. Tak, pytajcie na czacie. Właśnie to jest ten moment, kiedy macie te wszystkie pytania teraz wklejać, kopiować, przepisywać. Dzisiaj cały dzień pewnie przygotowywaliście, żeby zapytać. Ja jeszcze wam powiem, że mówię do Maćka, że będzie ktoś z Polonii. Maciek się pyta, kto? Ja mówię, Łysy. No i trafił. To jest zagadka. Nie, wątpliwość, czy Fidziu, czy ty. No nie? Ale nie, trafiłeś na Łysego z Polonii. Poza tym jest i Martinez z Polonii. Tutaj Rapid Transit nam podpowiada. Martinez, tylko który Martinez? Nie wiesz? Nie mam pojęcia, pierwszy raz słyszę. A jakie masz w ogóle ksywki przez karierę, jakie się przykleiły do ciebie? A kiedyś na początku, jak zaczynałem, to było Mori, bo koszulkę Morientesa miałem jeszcze z Monaco i jakoś tak się złapało i dużo osób nawet nie wiedziało, jak mam na imię, tylko właśnie po ksywce. No a tak to Cygi. No i w sumie to Cygi? Dwa. Rzadko Cygi, no, od Cygana. No, tak trochę mam karnację taką. To bardziej pieczy, no ale dobra. I się złapało gang Cyganów Cygi, w Polonii. Tak, i się przyjęło. No tak, Domek Wełna, piecz i ty, no możecie kapelę tu z akordeonem, tamburynem otwierać, ale właśnie mamy mema, jeżeli już o tym rozmawiamy tutaj. Nie wiem. Zapożyczyłem sobie, widziałeś, tak? To jest dobry tak, memik. Tak, no. Rzadkie zdjęcie Malika Montany i Piotra Marcińca, DJ-a z dzisiejszego meczu z Zagłębiem Lubin. Tak, Polonia Warszawa, sekcja liczna. Po awansie trochę tych memów się przewinęło, więc było trochę śmiechu. Tak, to jest dobry memik. Okej, już na siłce byłeś? Tak, rano. Dzisiaj, rano tak? Byliśmy tak z Szymonem na naszej siłce na inflamskiej. Bo tutaj insiderskie info, że my się widzimy z Marcinem nieraz na siłowni. Tak. Okej, okay, no, dobra, jeszcze jedno takie byle jakie pytanie. I jak długo jeszcze aparat będziesz nosił? Bo to chyba przeszkadza trochę w graniu. Już końcówka, już w grudniu, tylko tak właśnie ciężko jest nam terminarz trochę zmieniali, w sensie graliśmy tam niedziela, piątek i ciężko było wizytę sobie ustawić, ale w grudniu, w przerwie już ściągam. Jak długo? Już mi nawet dwa lata. Dwa lata, o ja pierdolę. No, były trochę czarne, no, ale to jest na przyzwyczajenia się, nie? Ale już powiem ci, trochę nie mogę zaczekać. Okej, powiem ci, że ja sobie zrobiłem nakładki te plastikowe takie i jak ktoś ma uważny wzrok na vlogach, to może zobaczyć, że seplenie, mam takie plastiki, a teraz już mam lux, a zajęło mi to pół roku, także no. No jest spoko opcja, no. Mhm. Także tu tyle o zębach. Tak. Wracając do tematu. Dobra, ja zaryzykuję tezę, zacznę pierwszy, jeżeli chodzi o pytania, bo ja komentowałem ten mecz. W ogóle transmisja top, uważam. Nie wiem, czy widziałeś, czy nie. Powtórki... Słyszałem, że już powtórki wleciały, bo tam też obserwuję trochę tych komentarzy. Właśnie było, że jeśli chodzi o transmisję, bo wyglądało tak troszkę przeciętnie, nie było powtórek, no ale teraz chyba pierwszy mecz, tak? Znaczy powiem wam też insiderskie info, bo to była na razie jednorazowa akcja. Zobaczymy, czy to dalej będzie wyglądało. Może będzie tak, że w przyszłości mecze kolejki tak będą wyglądały na WP Pilot. Pytanie też było na czacie, widziałem, czy się dogadaliśmy. No nie mamy prawa pokazywać skrótów niestety na naszych magazynach. Nic w tym temacie niestety nie damy rady. Nie damy rady zrobić. Niestety musicie nas oglądać, bo no, siła wyższa, umowy, licencje i tak dalej. Także tutaj nikt nie chce robić źle i nie wiem, kraść jakiś coś takiego. W każdym razie to była pierwsza tego typu transmisja, gdzie mieliście powtórki, zapowiedź. No tak trochę telewizyjnie i bardzo się cieszę, że to przyszło mi się właśnie przed mikrofonem pojawić, bo pierwszy raz też jakby tutaj na WP tak komentowałem, no bo z Maćkiem komentowaliśmy jeszcze wcześniej Serię B swego czasu, więc to taka może porównanie do tego, także fajnie to wszystko wyglądało. No, ale wracając do tego meczu, ja stwierdziłem po czasie, po tym spotkaniu, że to był wasz najlepszy mecz. Tak, wydaje mi się właśnie o tej fazie przejściowej z obrony do ataku, wydaje mi się, że też mecz był w pewnej fazie otwarty. Początek było troszkę takie pierwsze 10 minut, trochę, tak powiem, że na huki meczek, bo dużo niedokładności, takiej mało składnych akcji, ale później jakoś to się ukształtowało i też ja byłem trochę zdziwiony, że Polkowice zagrały tak, że mieliśmy łatwość w stwarzaniu tych sytuacji. W
W sensie ta faza obrony, przejścia z obrony do ataku bardzo nam łatwo przychodziła, tak jak zauważyłeś. I tym byłem trochę zdziwiony, ale ogólnie jak dla mnie mecz mieliśmy cały czas pod kontrolą. Nie było momentu, może druga połówka, początek drugiej połówki też znowu troszkę te pierwsze 10 minut takie huki, ale wydaje mi się, że był to bardzo solidny występ w naszym wykonaniu. A kto najlepiej u was grał? Jakbyś mógł kogoś wyróżnić? Marcin Kluska, nagrał mega spotkanie. To się zgadzamy z Mackiem. Bramka, asysta, liczby zrobił, więc bardzo dobrze wyglądał, ale wydaje mi się, że jako drużyna każdy to trzymał poziom i nie było jakiegoś tam słabszego czy ogniwa i jako drużyna mega fajnie to wyglądało. Okej, okay, teraz czat. Jak ci się gra z Mackiem Kowalskim-Haberekiem, który jest teraz gdzieś tam za tobą chyba, nie? Przesunięty na defensywnego pomocnika. W sensie gramy we dwójkę, bo gramy takie dwie ósemki, szóstki. My się mamy tam uzupełniać, tak jak z Łukaszem graliśmy wcześniej i bardzo dobrze mi się współpracuje. Z Maćkiem też dogadujemy się mega, mega fajny chłopak. Po przyjściu się od razu tam złapaliśmy taki fajny kontakt i to widać, że i na poza boiskiem, i na boisku się fajnie dogadujemy. I też od Maćka mogę się czegoś nauczyć, bo też pograł na tym fajnym poziomie. Ma umiejętności i wiedzę tam merytoryczną i taktyczną i fajnie też podpowiada, więc mega porządku. Łukasz też fajnie się odnalazł na tej pozycji numer 10, bo też fajnie robi liczby i znajduje się w tych półprzestrzeniach, więc wydaje mi się, że jak najbardziej na plus. I gratulacje dla Maćka, bo chyba urodziny były niedawno, tak? Tak, tak, tak. No i niedawno dziecko się urodziło. Znaczy też, właśnie o tym mówię, że urodziny dziecka, nie dodałem. Tak, 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 tak. Także gratulacje. To wcześniej to pytanie zadał Tomek, a teraz Sylwester Bobryk pyta, Piotrek, jakie masz najlepsze i najgorsze wspomnienia z Siedlec, jeszcze wracając do swojej przyszłości? Najlepsze wspomnienia z Siedlec. Kurczę. Nie było takich. Nie, były. Na pewno tylko chciałbym tak, bo był ważny mecz bardzo o utrzymanie na stalowej woli. To był taki fajny moment, gdzie ciśnienie zeszło, no bo graliśmy tam parę drużyn, było zamieszanych w tym o utrzymanie w tej drugiej lidze. Nam się tam udało wygrać 3-0. Też fajny moment był wygrana w pucharze z moją ex-drużyną, czyli ze Stalą Mielec. Graliśmy w którymś sezonie Stali Mielec. A najgorszy moment... Kurczę, nie wiem, czy był taki moment stricte, który mi zapadł w pamięć, żeby tak negatywnie wspominać. Okej, okay, to jeszcze MG pyta, czy trener Smalec to zamordysta? Nie do końca. Powiedziałbym, że jest ciężko, trenujemy bardzo intensywnie, ale jest to w takiej właśnie bardzo dobrej atmosferze robione i wydaje mi się, że ciężka praca popłaca i trzeba ciężko trenować, żeby później były tego efekty, czego wydaje mi się, że co widać teraz po naszej drużynie, nie? Że ciężka praca przynosi nam efekty, bo na początek tego sezonu nie był jakiś tam wybitnie mocny, ale teraz już widać, że nabraliśmy tego rytmu, chociaż mamy sporo kontuzji. No właśnie, skąd ten szpital u was? Weź tak powiedz po ludzku po prostu. Ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, że jedną przyczynę, bo to każdy przypadek jest pewnie inny, nie? Bo jak Marcin Pieńkowski i Mati Michalski mają problem z kolanami, no to też sporo mięśniówek było i ciężko. Wydaje mi się, że każdy przypadek jest indywidualny i tak bym do tego, do wspólnego worka bym tego nie wrzucał. No ale sporo też mięśniówek było, teraz Michał Bajdor nam wypadł z mięśniówką, wrócił, znowu coś tam go zabolało i nie było sensu ryzykować na ten mecz, więc mam nadzieję, że od jutra już będzie z nami. Może powinien z tobą na siłownię pójść, bo jak widać ciebie na szczęście wszystko mija. A chłopaki też pracują, po prostu złapaliśmy się na tej samej siłowni, ale na pewno chłopaki też indywidualnie pracują. Dobra, Cygi, o już będę pamiętał. Tak, oczywiście. Podkręcajmy troszkę atmosferę soboty. Polonia jedzie na motor się odbudowuje, wy jesteście w gazie, ja już też stwierdziłem, że poniżej top 6 nie spadniecie do końca ligi, więc tutaj baraże myślę na bank. No a motor się odbudowuje, będzie pewnie dużo ludzi na arenie. Grzejemy. Jak ty to widzisz? Ja jestem mocno podekscytowany tym spotkaniem, bo dla mnie to mega fajna perspektywa. Sporo ludzi, fajny stadion, dwie drużyny, które będą chciały grać w piłkę. Mam nadzieję, że to nie będzie typowo polska piłka, czyli mocniej, szybciej, więcej, żeby dużo wślizgów, tylko że będzie operowanie piłką i obie drużyny będą chciały grać w piłkę. I że kibice też, którzy przyjdą na stadion i będą oglądali nas w telewizji, będą mieli z tego radość, a nie cierpienie, jak to czasami bywa w oglądaniu polskiej piłki. No tak, w sumie teraz, jeżeli mielibyśmy zareklamować, to myślę, że dwie ekipy się spotkały, które w piłkę chcą grać i myślę, że to będzie fajne, że się nie będziecie wąchać, wiesz, 40 minut, no, tylko coś tam pogracie faktycznie. Przeważnie to wygląda tak, że
więcej jest tej rąbanki, kopania się po nogach niż tej płynności w grze. Ale z Górnikiem, ja mówię, że moim zdaniem to był wasz najlepszy mecz z tego względu, że mieliście praktycznie cały czas wszystko pod kontrolą. Pod kontrolą, tak. Druga połowa była na tyle jakby, no daliście im trochę dojść do słowa, okej, to jest normalne, ale nie było tam żadnej paniki. Te wszystkie techniczne rzeczy, przyjęcie, podanie, zagranie, wyjście. Przecież pierwsza bramka Fidziu, co zagrał, to jest majsterszyk dla mnie. Tak, tak. Ogólnie ta akcja fajnie zebrana piłka, zbicie do przodu, podanie do przodu, zbicie tak. Do tyłu, pas do Fidzia, Fidziu z pierwszej piłki od razu uruchomił pionę, więc to fajnie się ogląda. Szczerze powiem, że jak ja nawet później analizuję sobie mecz, to jak to się ogląda, to naprawdę to jest takie, że bez pompowania balonika, ale że jest ten pomysł, wiemy, co chcemy grać i to nam wychodzi. No dokładnie. Maciek, jeszcze daję ci słowo. A to ja chciałem o przeszłość, lubię... No my to byśmy gadali chyba już. O różne sprawy z przeszłości. Ja sobie wykopałem taki jeden mecz na stadionie Hutnika. Wracałeś ostatnio na Hutnika pewnie z dość miłymi wspomnieniami, bo taki mecz Polski U20 z Węgrami, kojarzysz? Tak, tylko to było na stadionie w Termaliki. A, no to widzisz, to źle, to jest tak, źle... Tak. Źle napisane, to może przenieśli. A ja coś pamiętam, że faktycznie było coś z tym stadionem chyba, bo tutaj na Hutniku miał być ten mecz. Już może nie, być, no. Nieważne. Ale to było... Finalnie zagraliśmy tam na Termalice, tak na 100%. Jak to wspominasz? Składzik w sumie całkiem przyjemny. Tam między innymi Wieteska, Węglarz, Jagiełło, Rasak, Tomasiewicz. Wszedłeś z ławki rezerwowych. Jakie przeżycie? Tak, tak. Nie, no mega. To było dla mnie w sumie pierwszy występ z Ozorkiem na pierwszy i usłyszenie hymnu dla mnie to mega. To jest coś w ogóle ponad. Włosy się zajeżyły na głowie. Tak, jeszcze wtedy włoski były. 2017 to jeszcze chyba. Tak, tak, tak. Jeszcze coś tam było, jeszcze troszkę siana na głowie było. Ale nie, no mega fajne przeżycie i możliwość spotkania chłopaków i uczestniczenia w tym wszystkim była mega fajnym wydarzeniem. Więcej się nie udało? Więcej się nie udało? Nie, później nie. To była taka nagroda w sensie za ten sezon, gdzie tam rozegrałem cały sezon w Mielcu, tam w pierwszej lidze, więc fajnie, bo że ktoś docenił, ale zdawałem sobie sprawę, bo wtedy było przejście już do U21, a ja troszkę takim no-name'em byłem, więc zdawałem sobie sprawę, że będzie ciężko przeskoczyć ten pewien próg na tamtym etapie. Ale masz taką piękną pamiątkę, to myślę, że na tak, nie, mega fajnie i to się wspomina mega pozytywnie. Dobra, no to tyle ode mnie. Jeździsz na Podkarpacie czasami? Czasami, no, mówię, że ciężko mamy... Daleko jest. Gdzie? Trasę mamy teraz taką świetną, że... Jest fajnie, ale mamy tak właśnie, że mamy treningi w niedzielę i tylko poniedziałki wolne, więc tak nawet jak zjadę w niedzielę po południu, to nie opłaca mi się skupiać. Ja jadę do Rzeszowa 2,5 godziny, na wiesz? No nie, trasy właśnie, bo otworzyli na tą drogę na Lublin, to jest mega, mega fajna trasa. No ale mówię, że wolę odpocząć niż siedzieć w aucie te kilka godzin. Jasne. To ostatnie pytanie od Chlebka, bo tu już będziemy kończyć. Najlepsze wspomnienie z Polonii, tak po prostu, na ten moment. Zdecydowanie awans. Możliwość przeżycia tego wszystkiego awansu i tej energii. Mecz z Legionowią też mega, mega pozytywny. To tak bym złączył te dwa, trzy tygodnie tej ekscytacji, tego wszystkiego, gdzie euforia była po Legionowi, ale jeszcze mieliśmy głowę na karku, no bo trzeba było wygrać ostatni mecz. Ale wydaje mi się, że podsumowując ten okres awansu, to mega pozytywnie, bo jednak fajne uczucie zapisać na tak na małych kartach historii dla Polonii przy tej odbudowie, nie? No bo to jest jednak klub z historią i fajnie mieć, dorzucić cegiełkę do tego wszystkiego. No to mamy coś, co nas łączy poza siłownią. Ja też przeżyłem awans z Polonią jako maser, więc tutaj mamy to samo CV. No to fajnie. Okej, teraz się widzimy w Lublinie, pionę zbijemy. W każdym razie... Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że te słowa, które powiedziałem o tym piłkarskim meczu się spełnią. Okej, dzięki bardzo, że z nami byłeś. I również dzięki. Do zobaczyska. Dzięki, Piotrek. Trzymajcie się. Hej. No, to był Piotrek Marciniec, a my ale lecimy. Mega różnica jest fizycznie, serio, jestem w szoku. Bo, czemu? No, bo jak komentowałem spotkania, nie, to nie znając Piotrka osobiście, to miałem wrażenie, że on jest taki, wiesz, wielki jakiś. A tutaj widziałeś co? Przecież tylko szyję, prawda? No. No wiem, ale jakoś tak, wiesz, masz czasami tak, że kogoś widzisz gdzieś z daleka i potężny i to jest Maciek z Nowej, wiesz, Huty, to przecież wiemy. No dobra, już przestań, że już, ale chodzi mi o to, że wiesz, taka różnica, bo taka moja obserwacja tylko, nie? Dobrze. Czasami aktora widzisz gdzieś na co dzień i też wydaje ci się wyższy albo niższy. Albo no telewizja tak kłamie, nie? Tak samo jak my pojedziemy tak na vloga, wiesz, wszyscy się spodziewają kawał chłopa, a tu no my tam, wiesz, przemykamy sobie. No, no tak jest, taka ciekawa.
ciekawostka. Jak ten, symetrik, to tam, Zborek, tak? Przemykał tak, sobie. Tak, Zborek przemykał. A już wyciągnął, kuźwa. No, dobry skojarzenie. GKS Jastrzębie, Lech 2 Poznań. Panie Maćku, co to się wydarzyło tam w tym Jastrzębiu z tego względu, że no, przegrało Jastrzębie drugi mecz w tym sezonie u siebie, ale z kolei drugi mecz z rzędu wygrał znowu Palacz. Tak. I Lech odpalił, można powiedzieć. No, dwa mecze przede wszystkim na zero z tyłu, jeśli chodzi o Lech, i tutaj to był klucz do tych zwycięstw i wydaje mi się, że w ogóle to jest taki klucz był dla Lecha, żeby zacząć regularnie punktować, bo tam wiemy, że potencjał z przodu jest, natomiast oni bardzo często właśnie trochę jak garbarnia, sami sobie te bramki strzelali, te straty na własnej połowie były tak widoczne i tak częste, że po prostu tracili dużo bramek i przegrywali spotkania. No tutaj tak naprawdę też, jak mówił trener Węska na konferencji, bardzo ważna była kwestia takiej mobilizacji, bo były problemy w tygodniu, mama zmarła jednego z zawodników, też troszeczkę kłopotów personalnych, jakieś kontuzje i tak dalej, to wszystko się tak w tygodniu nie kleiło trenerowi Węsce i powiedział, że widać było, że na murawie tak naprawdę jego zespół się tak bardzo spiął, bardzo sprężył też przez te kłopoty, no bo czasami tak jest, że jak masz kłopoty, to jeszcze mocniej się sprężasz i to było widać. No Jastrzębie było... Też tutaj bardzo ważne było to, że Lech bardzo szybko strzelił tego gola, bo ten początek mieli mocny, widać, że Jastrzębie wyszło jakieś takie nieswoje na to spotkanie i te pierwsze 10 minut było no, pod dyktando Lecha, który wyszedł dość wysoko. No i ten strzelony gol spowodował, że Jastrzębie wiadomo, co musi robić, czyli atakować. No a wiemy, że Jastrzębie, jeśli chodzi o ten atak pozycyjny, zbyt dobrze się tam nie czuję. No i widać było, że te ataki były rwane, jeśli chodzi o zespół Jastrzębia. Mówił o tym też trener Kurczyl na konferencji, że im się to nie kleiło, że tak jakoś brakowało timingu, brakowało odpowiedniego momentu do podania ostatniego. No to wszystko było takie jakieś, nie kleiło się gospodarzom. Bardzo dużo rzutów rożnych z jednej i z drugiej strony, aż 17, 10 do 7, także też dużo, dużo stałych fragmentów. Taki mecz troszeczkę właśnie rwany, taki troszeczkę bym powiedział chaotyczny momentami, gdzie tak naprawdę liczyły się znowu te punkty dla gości, dla Lecha, żeby złapać serię. A Jastrzębie póki co mówię, no też spodziewałem się tego, że troszeczkę musi spuścić z tonu i tak też się dzieje. No i ciach, i mamy to. I to ja coś tylko sobie tutaj wynotowałem. Fajny strzał Sywki sobie wynotowałem tak, w poprzeczkę i w sumie szkoda, że mu to nie wpadło, bo dotychczas słabo grał w tym sezonie, a może to byłby taki przełomowy moment i piękna bramka. Także Lech mógł w sumie to spotkanie wygrać wyżej. Dobra, no to mamy. Kto nas pozdrawia? Dawny futbol. Cześć panowie, tylko motor. Spoko, gość z Piotrka, fan motoru. Sower nas zaprasza do Elbląga. No ja sobie tak kukam na czat, co się dzieje. 150 osób, właśnie. Pierwszy raz, przerwa w programie. Pierwszy raz mówię łapki w górę, bo nie wiem ile jest. Muszę to sobie odświeżyć na szybko. W każdym razie, aha, jeszcze ankietka była puszczona w międzyczasie. Macie, klikniesz tam, jakie są wyniki, wydarzenie weekendu? Jak dla was, co to było? A my sobie przejdziemy. No kliknij jakiś tam, wybierz coś i wybierz jakąś odpowiedź. Czy już to zniknęło? No właśnie nie mam tego. Nie ma, okej. Okay. No to może już zniknęło. Dlatego pytam, bo miałem na samym początku miałem i coś tam kliknąłem i już nie mam tego, wiesz? No dobra, no, także... to nie wiem jak to działa, chociaż tutaj Koton w formie nam podrzuca 43, że Polonia, 15 Kotwica, nie wiem, co... Dobra, wygrało zwycięstwo Polonii. Okej, okay, no i dobra. No to mamy. Fajnie, że czat z nami żyje. Zawsze jak nam dokładnie czegoś zabraknie, to wy to podpowiadacie. Ligowe MMA, szybki przerywnik. Pokazujemy, powoli zbliżamy się do main eventu gali, ale jeszcze jest walka co-main event, tak zwana. W międzyczasie właśnie tutaj wam wjeżdża na ekrany Wolsztyński. Nigdy nie wiem, czy Rafał, czy Łukasz. Ciężko rozpoznać. Właśnie, w każdym razie jeden z braci Wolsztyńskich z Chrobrego pojawia się na karcie walk. Kogo byście widzieli z nim w klatce, no, na takiej fejkowej gali? Tego drugiego. W ewentualnej gali freak fightowej, która mogłaby się odbyć, a my byśmy to robili. To by było naprawdę wielkie wydarzenie. Zostało nam tak naprawdę jeszcze trzech zawodników do odsłonięcia, takie nasze żarty, także Maciek, ty już się wypowiedziałeś. Albo ja bym widział Kotona w formie. Kotona w formie. No taki malutki tak. W sumie jest Krzysiek. No, ale Koton w formie dałby radę. Ciekawe, co na ten temat sądzi Koton w formie.
Dobra, także to był taki przerywnik. Dajcie łapki w górę, słuchajcie, to nam się na pewno przyda, jest fajna frekwencja, a my nie zwalniamy, zapieprzamy. Siarka Tarnobrzeg 0-1 ze Stomilem Olsztyn i powiem wam szczerze, że to był bardzo fajny mecz, dużo się działo. No mecz takich, powiedziałbym, wesołych drużyn, no bo powoli tam i w jednej, i w drugiej drużynie się klaruje, Siarka się chce utrzymać i wygląda to nieźle po zmianie trenera. Efekt, no, mityczny efekt Nowej Miotły. Stomil Olsztyn wygrywa to spotkanie. Bardzo wyrównane, można powiedzieć, prawda? Tak, wyrównane spotkanie. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem tego Stomilu, jaki to jest to waleczny zespół, bo oni wyrywają te punkty już któryś raz w zasadzie, no może nie w doliczonym, ale w ostatnim momencie, bo tak też było przecież ostatnio z Hutnikiem, tak też było z Śląskiem przecież też w doliczonym czasie gry. Stomil tam wydarł punkty. No tutaj tak naprawdę to spotkanie było wyrównane. Dwa razy Siarka wybiła w pierwszej połowie z linii, także Stomil, można powiedzieć, miał bardziej dogodne sytuacje w pierwszej połowie. W tym spotkaniu też 2-3 razy dobrze zachował się Muzyk, chociaż powiem szczerze, że przy tym straconym golu w doliczonym czasie gry, no jednak, kurczę, długo to leciało. Miałem wrażenie, że to był 6. metr, tak? Kurczę, no jednak... Jakby tutaj wyszedł i zaliczył jeszcze taką, wiesz, soczyste piąstkowanie, to naprawdę byłby to już taki naprawdę występ z górnej półki, a tak troszeczkę mi tutaj zabrakło pomocy bramkarza w tej decydującej akcji. Siarka też miała swoje sytuacje, tam między innymi Agudo nie trafił, tak. Ale fajnie to zrobił. Minimalnie, tak, przeciągnął tą akcję fajnie i dobry był pomysł, tak, po krótkim, natomiast to troszeczkę przestrzelił. Także Siarka też miała swoje, chociaż powiem szczerze, że nie było aż tak dużo tych sytuacji jak na Siarkę, bo Siarka dużo tych akcji zawsze takich już stuprocentowych sobie tworzy, a tutaj jednak mimo wszystko Stomil moim zdaniem miał więcej z takich klarownych sytuacji. No przede wszystkim tutaj kluczowa taka troszeczkę też kontrowersyjna moim zdaniem sytuacja z faulem na Walenciku, bo tutaj Lewicki się nie utrzymał przy piłce przed tym rzutem wolnym, który bił Shibata. No to przyjął sobie piłkę, chciał sobie przyjąć piłkę Lewicki, ale poszedł na wyprzedzenie Walencik i potem tak naprawdę z tego, co sobie odtwarzałem to na zwolnionym tempie, to Walencik bardziej ciągnął za koszulkę Lewickiego niż na odwrót, ale się Walencik położył i jeszcze tam został trafiony butem w czoło przez któregoś z zawodników, nie wiem, czy to był Lewicki, czy ten drugi, który stał obok. No i sędzia podyktował faul, chociaż no mówię, to było takie cwaniackie zachowanie bardzo, bardzo cwaniackie zachowanie Walencika. No i taki detal potem decyduje o wyniku spotkania, tak jak mówię, no zabrakło mi tutaj wyjścia do tej piłki ze strony Muzyka, aczkolwiek no też ciężko go winić, tak, nie będę tutaj mówił, że to jest jego gol. Ciekawy powrót też trenera Grabowskiego, jak piłka jest przewrotna, to też warto sobie gdzieś tam wspomnieć, bo chociażby to było przecież w kwietniu, czy w maju, jak byłem w Tarnobrzegu, vloga robiłem z meczu Siarka Podhale i wtedy trener Grabowski był trenerem Podhala, Nowy Targ, tam dostał po głowie. Pozdrawiamy panią kierownik. Tak, pozdrawiamy. Natomiast no tam to było takie spotkanie, które ucięło szansę, można powiedzieć, Podhalu już definitywnie na walkę o awans i wtedy powiedzmy wracał z Tarnobrzega na tarczy, a tutaj widzisz, jaka piłka jest. Kilka miesięcy minęło i tak naprawdę w takich, można powiedzieć, najlepszych okolicznościach, jakie można sobie wymarzyć, czyli gol w ostatniej minucie wraca z tarczą, z Tarnobrzega i też mówił o tym, bo to są tam gdzieś w Podkarpacie jego przecież rodzinne strony, więc tym lepiej mu się wracało do Olsztyna. No i ja mimo wszystko jestem, mówię, im plus zaskoczony z Tomilem. Myślałem, że to będzie wyglądało dużo gorzej, a jednak oni tutaj też są taką drużyną, może nie są drużyną wirtuozów, w której nie ma Bóg wie ilu zawodników o super takich predyspozycjach technicznych, natomiast jest zespół to bardzo zdeterminowany i walczący do końca i wydaje mi się, że ci zawodnicy w każdym meczu zostawiają swoje zdrowie na murawie. Zresztą z tego słyną zespoły trenera Grabowskiego, więc tutaj udało im się to wyszarpać. Tam widziałem jakieś pytanie, czy jest bardziej pechowy zespół, pechowa drużyna, nie chodzi o kontuzje czy kartki obojskowe, 12 lub... No tak, no, to mówimy od początku, że
że Siarka ma sporo pecha. Wydawało się, że są na fali wznoszącej. Teraz to taka też porażka podcinająca skrzydła. No muszą tych punktów jak najwięcej ugrać na jesień i jednak troszeczkę to wszystko poukładać w zimie. Myślę, że jeżeli trener Becela przepracuje zimę, to ta wiosna będzie jeszcze lepsza. Tak to sobie gdzieś tam w głowie układam. No teraz też mają bardzo ważny mecz na wyjeździe przy Oporowskiej, więc po prostu też to pokaże w pewien sposób wektor, w którym Siarka będzie szła. Tak, bo tutaj grają ze swoim bezpośrednim przeciwnikiem w tabeli, tutaj sąsiadem, także cóż, tyle. Tomek pyta, czy według nas Siarka się utrzyma? Myślę, że tak. Znaczy ja mówiłem cały czas od początku, nawet jak tam byli na ostatnim miejscu, że się utrzymają i to podtrzymuję, tutaj nie zmieniam. Natomiast... A no właśnie, jeszcze jedna kwestia. 100 tysięcy rocznie podrzuca. Stomil coś dymił w Tarnobrzegu. Tak, no coś tam się była działo. Była awanturka i to taka nawet stare dobre czasy się, znaczy nie może inaczej, oldschoolowa akcja, może nie stare dobre czasy, ale oldschoolowa akcja przy kasach, tak? Tak, bo do Mielca jechał Stomil, z tego co czytałem, nie chcę też siebie robić jakiegoś Bóg wie jakiego kumacza, jeśli chodzi o te sprawy. KMW, TMW. Tak, KMW, TMW, chyba jechali z Wisłą Płock gdzieś tam na stadion do Mielca, bo tam Wisła Płock gra w Ekstraklasie i zrobili niespodziankę, no doszło tam do jakichś zdarzeń. No, szybko było. Kto tam sobie chce, to sobie gdzieś zobaczy w internecie. A z takich tematów tutaj też Sportowy Tarnobrzeg nam podrzucił, że gdzie się nie pojawiłem na razie z Bartkiem Cabajem, tam coś się działo. Tak. Masz jakiegoś farta. No. Chociaż wiesz, też w Podlasiu to też, Bóg wie co tam się nie działo. Bardziej takie wiesz, gdzieś tam, Wiadomo o co chodzi. Pobiegali napinka, trochę chłopaki. Napinka. Na motorze nic takiego raczej się nie wydarzy, bo Polonii raczej nie będzie. Na Górniku z Chrobrym też nie myślę, że coś będzie pozasportowego. Przechodzimy do kolejnego meczu. Zagłębie 2 Lubin. Motor Lublin, czyli drugi pojedynek Lubin kontra Lublin i znowu wygrywa Lublin i Gonzalo Feo triumfuje, ależ to popatrz Maciek jak to jest, zatrudnia się nowego trenera i nagle efekt nowej miotły. Dokładnie. Tutaj Ireneusz Poliszuk, że jesteśmy znawcy, że mówiliśmy, że strasznie nam jest to, naprawdę strasznie, aż jak widzisz włosy mi powypadały. W każdym razie tak, no co do Gonzalo Feo. No niesamowita jest ta przemiana tak naprawdę, bo trzeba powiedzieć, że tutaj personalnie nie doszło do żadnej rewolucji. Tak naprawdę to jest troszeczkę mi się przypomina, powiem szczerze, Resovia w pierwszej lidze, czyli zawodnicy, na których wcześniej też gdzieś tam się zwracało uwagę, że no ta kadra nie jest najmocniejsza, no to tutaj jednak widzisz, ta kadra też przecież nie zmieniła się bardzo, oprócz ściągnięcia bramkarza i Wojtkowski, no tak naprawdę... Zaraz będzie bramkarz. No właśnie, natomiast no Budziłek już był tutaj jak trener Fejo, to się jakby zbiegło w czasie. No podoba mi się to, co robi trener Fejo, ta jego pewność siebie bije na zespół i właśnie, powie nam o tym pewnie więcej Łukasz. No dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Przepraszamy za przeciągnięcie chwilowe, ale program na żywo dużo się dzieje. No, podwójną stawkę zapłacicie. No to dobra, dogadamy się w Lublinie, porozmawiamy. Maciek, coś mówiłeś? Tak? Jeszcze tam w połowie? Nie, zdania? To ja już... Już puszczamy. Nie, no mówię, że pewność trenera Fejo się przekłada na zespół i to widać też na boisku. No tyle powiem, myślę, że Łukasz się też pewnie na ten temat wypowie, nie? Dokładnie. Nie wiem, jakie do końca było pytanie, ale na pewno... To ja mam pomysł. Wymyśl sobie pytania i sobie na nie odpowiedz, a my powiemy... No, najlepiej. Nie, no dobra, o ten mecz na gorąco oczywiście, tak? Czy trener jest z Portugalii i oni mają troszeczkę inną mentalność i wydaje mi się, że przekazuje nam ją nie tylko na odprawach, ale też w codziennym funkcjonowaniu i to też widać właśnie na boisku, tak jak powiedzieliście, że drużyna mimo niewielkich zmian personalnych, ale zdecydowanie inaczej wygląda na boisku niż w wcześniejszych meczach i też zdecydowanie inaczej punktuje. Ale powiem ci, że tutaj przekornie trochę, bo pytaliśmy o to trenera Fejo, czy on jest takim, wiesz, typowym Portugalczykiem, w sensie mamy taki obraz Raptusa, wiesz, że taka manianka, to tamto, a tu raczej analitycznie, spokojnie, on mówi, że jest bardziej samotnikiem. Czy wy to widzicie? Nie, myślę, że samotnikiem to przesadził trochę, że nie jest fakt. Myślę, że dużo pracy wykonuje sam, ale generalnie
drzwi mi się otworzyły od pokoju, więc mówiłem. Spokojnie, nie ma stresu. Maczkowi koty biegają wszędzie. No, mi tu koty biegają, no, wiesz, pod nogami. Kurde, tak to trzeba omówić od razu. Mogłeś z kotem, no, jeżeli masz. Nie, generalnie wydaje mi się, że dużo pracy sam wykonuję, ale oni też mają coś takiego, bo miałem wielu piłkarzy z Portugalii w swojej karierze w szatni. Mają może troszeczkę wyżej niż my pewność siebie, albo my jako naród też nie jesteśmy do końca tacy przekonani o swoich możliwościach, o swoich umiejętnościach, o tym, jak możemy dobrze grać. Może nawet nie chodzi tylko o piłkę, tylko ogólnie o nasze wychowanie i tak dalej. Gdzieś tam jako dzieciaka rośniemy, a może u nich to inaczej wygląda, ale to na pewno widać, że ta pewność siebie od niego bije i przekonanie w to, co robi, wiara. Przekonanie i wiara w to, co robi. O, tak bym powiedział. Okej. Okay. Dobra, ja teraz powiem takie coś. Nie to, żebym się pucował czy coś, to jest moja opinia. Gościmy teraz najlepszego bramkarza ligi, chociaż jest w niej krótko, ale taka jest moja optyka, takie jest moje zdanie. Obok niego zaraz Maciek Krzeszniewski, ale no, powiedzmy, że to jeszcze nie jest ten poziom. Jeszcze chwilkę musi poćwiczyć, ale Łukasz, naprawdę, wniosłeś mega dużo spokoju do tej bramki motoru i to widać, że ty po prostu w piłkę grałeś i sprawia ci to jeszcze chyba radość, tak? Mi to zawsze sprawiało radość, chociaż muszę przyznać, że ostatnie miesiące w niecieczy tak nie wyglądały. Ja okres wakacyjny spędziłem w Unii Tarnów, bez pieniędzy, w jakichś może nie super warunkach, ale z super ekipą i już raz gdzieś tam na łamach klubowych mediów podziękowałem trenerom Unii Tarnów, czyli Radosławowi Jackowi, Łukaszowi Tarkowskiemu i Kamilowi Bochmanowi za to, że mogłem z nimi trenować przez ten okres. I całej oczywiście drużynie Unii Tarnów, teraz robię to jeszcze raz, bo to mi pokazało, że jeszcze mi się chce. Troszeczkę już się nastawiałem na to, że najprawdopodobniej znajdę klub w zimie i w tym Tarnowie zostanę do nie wiem, może do połowy listopada, może do początku stycznia. No ale życie tak pokierowało, że tematy, które gdzieś tam były, nie do końca poszły w moim kierunku, tylko w kierunku innych bramkarzy i dopiero musiało się tak zdarzyć, że trener Szpyrka został zwolniony i pan Onyszko z motoru, przyszli nowi ludzie do motoru i oni zdecydowali się na zatrudnienie mnie, no, myślę, że za popólną korzyścią. A był temat wcześniej jeszcze właśnie za trenera Szpyrki czy tam dyrektora Onyszki? No, generalnie były tam jakieś zapytania, czy bym przyjechał, czy nie. Motor wygrał mecz ze Stomilem, to jednak nie potrzebujemy i tak dalej, ale to... Okej, wiemy jak było. Nie wydarzyło się tak, że myślę, że ta chronologia zdarzeń, która zaszła, jest odpowiednia. Dla tego, co teraz jest i z tego się bardzo cieszę i nie tylko ja mam taką nadzieję. Maciek, wiem, że masz pytanie o przeszłość, bo tutaj też się pojawiło takie pytanie. Tak. To może za chwilkę, dobra? Bo Grzegorz Choroszun, czyli nasz stały obserwator, widz. Pytanie do Łukasza. Czy długo zastanawiałeś się nad propozycją przejścia właśnie po tych jakichś takich, wiesz, negocjacjach? Chwilę się zastanawiałem, bo nigdy w drugiej lidze nie grałem i to też jest jakieś ryzyko, ale też Motor jest takim klubem, który już teraz po miesiącu znam od środka i to jest zdecydowanie klub niepasujący do tej ligi, uważam, bo takich warunków, jakie tutaj mamy na co dzień, myślę, że ciężko szukać w pierwszej lidze, może jeden, dwa, trzy kluby znalazłyby się, które byłyby w stanie zapewnić piłkarzowi takie warunki bytowania. No i w Ekstraklasie myślę, że też jest kilka klubów, które takich warunków nie mają, ale wszystko to dąży do tego, żeby tak było w większości klubów. I tutaj wraz z przyjściem trenera i dyrektora albo prezesa, który łączy obie te dwie funkcje, Pawła Tomczyka, to wszystko dąży tak, że mimo tego, że gramy w drugiej lidze, oni chcą, żebyśmy mieli wszystkie rzeczy na co dzień, tak jak to wygląda w Ekstraklasie, w tych najlepszych klubach, bo
Już nie mówię o tym, że mamy boiska do treningu super obok stadionu. Za chwilę będziemy mieli dwa podgrzewane boiska. Troszeczkę dalej na bazie, którą buduje pan Jakubas, ale mamy sprzęty do regeneracji, mamy posiłki po treningach, mamy... Co tam jeszcze mamy? Fajne miasto macie. Mamy... Czy już coś zwiedziłeś? No, miasto... Byłem ostatnio na spacerze z narzeczoną. Miasto jest przyjemne, ale najlepiej się w innych okolicznościach miasta poznaje. Okej. Na razie na spokojnie. Spokojnie. Myślę, że mój wiek to też już... Oj, nie przesadzaj. Ja jestem dwa lata starszy i jeszcze jakoś tam się trzymam. No, to trzeba miejsca poszukać na cmentarzu już. Co mnie chłop zagiął, dzięki. Dobrze. A powiedz tutaj, czy wiesz, że przez tak krótki okres już jesteś top i masz poparcie kibiców? Tak ci tu Grzegorz podpowiada, że tak jest. Myślę, że dali mi to czuć na meczach ligowych, czy wybierając mnie jako piłkarza meczu. To jest bardzo miłe, ale też wiadomo, jak z tym jest. Dzisiaj tak może być, my jesteśmy co tydzień weryfikowani i za chwilę to może się zmienić. Ja na pewno ze swojej strony muszę zrobić wszystko, żeby dawać im jak najwięcej, ale tych pozytywnych emocji. Okej, okay, dobra, to jeszcze tylko zapytam o palec, bo już przez chwilę rozmawialiśmy na ten temat przez telefon. Jak wygląda sprawa z palcem? No, podejrzewam, że gdzieś tam w listopadzie, w grudniu się może zagoi. Czy możesz nam pomachać tutaj, czy nie bardzo? To jest ten niewdzięczny palec, nie wiem, nie chciałbym wam pokazać. No, okej, okay. No, jak tak pokażesz, to będzie okej, okay, no. Tak. Nie, on jest trochę większy, ale generalnie... Miarę ręka ta się zgina, muszę grać w specjalnych rękawicach. Mhm. Ale tak to było, że lekarz ci jakby nastawił go, tak? Z meczu to wyglądało tak, że przybiegli do mnie fizjoterapeuci, pociągnęli mi tego palca w rękawicach i nic tam się nie zadziało. No, dalej wskazywał w ogóle gdzieś tam boczny kierunek. Ja zszedłem już do ławki i pokazuję trenerowi, że nie ma szans, no zobacz, jak ten palec wygląda. Mówię, doktor, tak podbieg, czekaj. Zapał za niego, nagle wskoczył, ja zacząłem zginać. Dobra, zgina się, no to mówię, okej, no to spróbuję. No i udało dokończyć się mecz. Jest w miarę nieźle, tak, że mogę grać, że mogę trenować, no ale tak na pełne wyleczenie to myślę, że dopiero na przerwie tej między rundami. Tutaj kibice Polonii ci piszą, że spokojnie odpoczywa, niech się palec zagoi, na ten najbliższy mecz nie wychodź w ogóle, nie? Tak ci tu piszą. A Maciek, twoje pytanko może. A czy to ja teraz tak nasz... Tak? Chciałem tylko powiedzieć, czy ogląda ktoś więcej nas niż nas trzech. Do 152 osoby nas ogląda. A, no to okej, okay, to okej. Okay. Musisz nadrobić ligowca, bo widzę, że tutaj chyba nie bardzo. Nie, no słabo, no wiesz, że nigdy nie grałem w drugiej lidze. Ale my też rozmawiamy o pierwszej od tego sezonu. A, to okej. Okay. No, coś ci podeślę. Dobra, Maciek, pytaj. To co, teraz bronisz finger save'ach z tym, z wkładkami, rękawice? Bo teraz tak mi się... Tak, dokładnie. To jest, ja bronię w rękawicach firmy Roche i... W Roche'u ten system nazywa się Ortotec i no, to jest coś, co troszeczkę pozwala, że czuję się bezpiecznie i tego palca mi chroni. Ale nie lubisz? Nie lubię. Jestem ja profesjonalistą, też. Lubię takie raczej miękkie rękawice. Pytam, chociaż bo ja też na bramce też grałem i też nigdy nie lubiłem tego. Próbowałem parę razy bronić w tych różnych tam... Ale gdzie? W enklawie? Nie, tak. To już jeden mi tak mówi, że chyba w klubie. Nie, gdzieś tam w okręgówce się kopało. W każdym razie tak wolałem dopytać, bo to też ciekawa sprawa. Te sprzętowe takie detale mnie interesują. Ja o tą Legię się chciałem zapytać. Jakie wspomnienia, krótko tam byłeś i uważasz, że to był dobry krok w twojej karierze? Jak z perspektywy czasu się do tego odniesiesz i czy żałujesz, że troszeczkę dłużej w tej Warszawie ci nie było? Ja muszę przede wszystkim powiedzieć, że myślę, że każdy tak marzy. W momencie, kiedy podejmuje decyzję, to ma plusy, minusy za tą decyzją i podejmuje dla siebie taką decyzję, jaką uważa za najlepszą w danym momencie, więc żadnej decyzji, której w życiu gdzieś tam podjąłem, nie żałuję. Okej, po czasie
można ją zweryfikować, że może można było postąpić inaczej, może można było zostać w tej Legii dłużej, nie odchodzić do Lechii od razu, znaczy bo Lechia mnie kupiła, czyli nie sprzedawać się gdzieś tam do Lechii, tylko może pójść na wypożyczenie, tak jak Konrad Jałocha do Arki Gdynia. Ale to jest przeszłość, nie analizuję raczej już tego i nie analizowałem. Ja bardzo się cieszyłem, że taki klub jak Legia Warszawa sięgnął po mnie, bo to mimo, że tam nie zagrałem i nie byłem ważną postacią tej drużyny, ale zobaczyłem tak naprawdę profesjonalny klub od środka i później każdy klub mogłem sobie do tego porównywać. Nawet teraz, kiedy jestem w Motorze, myślę, że dużo rzeczy jest spójnych. Tam też z trenerem Fejo się poznałem, który no, był w hierarchii trenerów, nie wiem na którym miejscu, ale był trenerem analitykiem, czyli to nie było coś, co zaspokajało jego ambicje. Myślę, że wtedy się bardzo dużo uczył i doszkalał, ale były takie momenty, kiedy wychodził z nami na boisko, bo drużyna Legii Warszawa wtedy grała w Lidze Europy, czwartki, w niedzielę grała w Ekstraklasie i my często na przykład po Lidze Europy w czwartek o 23:30 mieliśmy trening wyrównawczy i on wtedy z nami wychodził i on zawsze wtedy mówił, że i z tym samym przekonaniem, który mówi dzisiaj do nas w Motorze, że to nie jest jego praca, nie jest jego marzenie bycie analitykiem, że on chce być na boisku i on kiedyś będzie. I teraz się cieszy i teraz jest trening, którym my możemy zrobić krok do przodu i możemy tym treningiem przybliżyć się do składu pierwszego. I no, był dobry w tym wszystkim, co robił i widać, że był poświęcony temu. I też widać to było, że no, biurko, komputer i analiza to nie będzie to jego praca na całe życie, tylko będzie chciał to poprowadzić kiedyś. Jako jedynka. Okay. Czyli pobyt wspominasz fajnie, tak ogólnie rzecz ujmując, w Warszawie, w Legii. Jako taki fajny punkt w twojej karierze. Nie, ja bardzo się cieszę. No, teraz każdy klub kolejny w zasadzie porównywałem do tego, co miałem w Legii, bo no, to był dla mnie... To był dla mnie top. No, pamiętam też sytuację na przykład, kiedy wszedłem do pokoju, który był wypełniony odżywkami, różnymi specyfikami i przyszedłem z GKS-u Katowice, który był dla mnie super miejscem, w którym wypłynąłem i do końca życia będę wdzięczny, że na mnie tam postawiono. Ale no, warunków nie mieliśmy zbyt dobrych. Wibowit byliście. Myślę, że nawet Wibowitu nie było, bo na wypłaty nie było na czas, także z tym też jakoś pewnie nie było super, choć już to było kilka lat temu. Ale ja wszedłem do tego pokoju z odżywkami w Legii, mówię, kurde, zrobię zdjęcie, wyślę tam fizjo do GKS-u Katowice i doktor pozwolił mi to zdjęcie zrobić, ale za chwilę mówi, nie, oddaj ten telefon, muszę ci to usunąć, bo tu jest tyle jakichś różnych rzeczy, że oni nawet robili taki krok do przodu, że te niektóre rzeczy, które oni mieli, można było jakby podawać, ale nie wiem, już teraz się to było, że w tabletkach można było podawać, a do żylnia nie, no takie, ale no już takie bardzo... Na pograniczu coś takiego? Troszkę na pograniczu, ale też bardzo szczegółowo do wszystkiego podchodzili. Także to no, pokazywało tylko po prostu skalę działania tego klubu. Okej, okay, a największy wariat w twojej karierze piłkarski? Tak z szatni, nie wiem, jakieś takie insiderskie info. Wariat? No. No chyba Sławek Peszko. A, no dobra, to już pierwszy, nie. Który... Zamknięty temat. Nie sprawdziłeś na 90 minut, gdzie tam grałem. Nie, no właśnie przejrzałem tak na szybko przed programem, ale właśnie tak obstawiałem, że Sławek, może ktoś ewentualnie z Legii, jakiś Jędza czy coś, nie wiem, czy z Jędzą grałeś. Nie, z Jędzą nie grałem, z Jędzą gdzieś tam się poznaliśmy chyba na jakichś reprezentacjach młodzieżowych, ale chociaż Sławek do końca taki w szatni nie jest aż takim wariacikiem, ale no jest wesoły chłopak. Okay. No. To jak Wieczysta awansuje... Dużo się działo. Będzie się działo. Jak Wieczysta awansuje, to musisz nam tutaj go zaprosić, żebyśmy porozmawiali ze Sławkiem wtedy. No, myślę, że Sławek jest otwarty, nie będzie z tym problemu. Lubią go media i on lubi media, także...
No dobrze, to jeszcze podgrzejmy trochę atmosferę przed meczem z Polonią. Dla ciebie to będzie jakiś taki meczyk, wiesz, nie wiem, w tej lidze wzbudzający większe emocje, czy ty raczej tak na spokojnie do każdego podchodzisz, no bo właśnie schodzisz do tej drugiej ligi, tak? No ale przyjeżdża Marka, przyjeżdża zespół w formie. Znaczy, na pewno nie patrzę na to z perspektywy takiej, że byłem zawodnikiem Legii Warszawa i będę grał teraz z Polonią Warszawa, to absolutnie nie. Chociaż z tego, co się orientuję, też kibice Motoru sympatyzują z Legią i pewnie dla nich to jest ważny mecz. Dla mnie to jest punkt, znaczy dla mnie to jest mecz za 3 punkty, tak jak każdy kolejny. Graliśmy z Kotwicą, wiedzieliśmy, że to jest lider, drużyna na fali od kilku tygodni, ale nie wyszliśmy do niej przestraszeni. Graliśmy swój futbol i to potwierdziliśmy na boisku, wygrywając z nimi 3-1. Myślę, że tak samo będzie z Polonią Warszawa. Kwestia tylko tego, żebyśmy teraz po tym ostatnim tygodniu dobrze się zregenerowali, dobrze przetrenowali, dobrze się przygotowali, dali siebie wszystko, bo nic więcej nie potrzeba w tej lidze, uważam. A jak się odniesiesz do losowania, że trafiliście w Wisłę, dla ciebie to też jakiś jest szczególny mecz, szczególne wydarzenie? Rozmawialiśmy o tym gdzieś między sobą i gdzieś przeważały głosy takie, że chcielibyśmy rywala takiego, który będzie atrakcyjny dla kibiców, ściągnie rzesze kibiców na trybuny, ale też będzie, powiedzmy, w naszym zasięgu. I Wisła wpisywała się w te ramy idealnie, bo z tego co wiem, jest to największy grup naszych kibiców, więc myślę, że możemy się spodziewać, jak nie pełnego stadionu, to gdzieś tam życzyłbym sobie frekwencji powyżej 10 tysięcy. To byłaby duża sprawa. No i jest to rywal z pierwszej ligi, także ostatnio pokonaliśmy Zagłębie Lubin, które jest ekstraklasowe. Może nie ma najlepszego czasu w ostatnich dniach, tygodniach. Ale mimo wszystko jest to pierwsza liga, Wisła też w niej gdzieś tam plasuje się w tej górnej połowie tabeli. No myślę, że przy dobrej naszej, przede wszystkim naszym dobrym przygotowaniu, organizacji gry i zaangażowaniu możemy to zrobić. Okej, to ja powiem tylko, abstrahując jeszcze Sławka Peszkę, będzie się działo, jeżeli jak Wisła przyjedzie do Lublina, a Grzegorz Choroszun podbija, że Sławek będzie na 40% obecny u nas kiedyś. To... Ja nie wiem, nie wiem, ile procent ma ten alkohol, który Sławek wypuścił, ale... No to wódka chyba. No wódka, tylko Sławek pewnie więcej tam okay. Trochę podgrzał. Znaczy klasyka wódki to raczej tam 40, prawda? A jeszcze Grzegorz mówi, że Łukasz chce twoją bluzę z podpisem na ścianę. Oczywiście będę wdzięczny, także masz tutaj fana, który chciałby twoją bluzę z Motoru. Nie wiem, jak się odniesiesz do tego, da się to załatwić? To trzeba z kierownikiem rozmawiać, bo nawet nie wiem. Okej. No i czat tutaj się Maciek oburzył na jedną rzecz, tak? Musimy to sprostować. Trochę tak. Na dowód tego, że ktoś nas ogląda jednak. Że Motor z Legią powiedzieli, że trzymają się kibice, chyba raczej nie do końca. Nie, jakoś. Chyba, że znaczy, może... No. Może stosunki neutralne są dla mnie... Znaczy, okej. Nie ma takiego tematu. Znaczy, może coś pomyliło ci się po prostu, nie? No, spokojnie. Ale nie jest neutralnie, także się szanują. Chyba raczej w drugą stronę, tak lekko. Nie, bo tu zdania są podzielone, jedni mówią, że gdzieś po cichu się układają, inni mówią, że nie. Nie wiem, może ty po prostu też patrzysz z perspektywy takiej, że kluby ze sobą jakby nie są jakieś zantagonizowane, co nie? Więc to jakby, no zależy, co miałeś na myśli, że tak powiem. No mam nadzieję, że nie będzie to źle odebrane, że chciałem nagle zrobić jakąś wielką miłość między tymi dwoma klubami. Nie, no przecież każdemu się może coś pomylić. No po prostu myślę, że nie tylko na tym polu, ale też na boisku, bo ostatnio miałem taką sytuację w meczu pucharowym, gdzie zawodnik Zagłębia jako piłkarz wyskoczył do mnie do bloku jako siatkarz i kolejnego palca sobie uszkodziłem i w ogóle jakaś abstrakcyjna sytuacja dla mnie to była. Zagraniczny piłkarz. Dla mnie dziwne, że można coś takiego robić grając w piłkę. Więc po prostu szanujmy się wszyscy tak w tym gronie i myślę, że będzie. Znaczy jest taka konkluzja, że kibice Motoru nie sympatyzują z Legią, nie ma nic jakichś takich żadnych tematów, więc po prostu jest neutral. No, powiedzmy, że jest neutral i zostawmy to. W każdym razie widzimy się w sobotę. Mam nadzieję, że gdzieś tam... A co, będziecie? Ja będę.
Tak? Tak. O, fajnie. No, zobaczę tego palca z bliska. Pokażesz mu tak, wiesz, ale... do kamery. O, tak to dobrze. No. Tak, nie najgorzej by było. No, zaliczam tak. Tripa, jadę, wiesz, do Lublina, potem do Łęcznej na drugi dzień, także jestem w Lublinie gdzieś tam na noc i coś tam się będzie działo. Także... O, vloga jedziesz no, robić. Tak. Po meczu pewnie będzie się działo, no nie wiem, na meczu. No, zobaczymy, jak to się potoczy. W każdym razie, no, widzimy się na arenie, miejmy nadzieję, gdzieś tam będę cię zaczepiał. Zapraszam, do zobaczenia. Dobrze. Dziękuję, Łukasz Budziłek był naszym gościem. No i tak jak mówię, do zobaczenia, wszystkiego dobrego, niech się palec goi i ładnych parad bramkarskich. Wszystkiego dobrego, dzięki. Łukasz. Dziękuję bardzo. Trzymaj dzięki, się. Cześć. Heja. Trzymajcie się, hej. No to żeśmy pogadali. No. Można super. Powiedzieć. Tak, tylko teraz musi nam się Łukasz wyłączyć. Już to mamy, okay. Dobra. No to nam się czat trochę tutaj obudziły. To wiesz, no, zdarza się. Tak. Zresztą tutaj ktoś pisał na czacie, że kiedyś była zgoda, że 30 lat temu, wiesz, zresztą wiesz też, no, zawodnicy niekoniecznie muszą być na bieżąco z takimi rzeczami, także każdemu się zdarza czasami pomylić, przejęzyczyć, nam też się zdarza. Nic się nie wydarzyło takiego, nie, lecimy dalej. No, naprawdę, myślę, że bez problemu. No to mamy. Wisła Puławy 1, Zisz Pruszków 2. Maciek, ty coś więcej na ten temat powiesz, tak w krótko już, żebyśmy to zamknęli w 5 minutach i poszli leżeć. Co mam powiedzieć? No, Nicz tutaj dobrze sobie ustawił to spotkanie, bo już na początku meczu Firlej strzelił gola i to Firlej strzelił, miałem kuźwa rację, bo się wkurzyłem, wiesz, dzisiaj trochę jak to wyszło, bo... Ta. Ja byłem przekonany, że to Firlej strzelił, a na portalu StatsCore od razu napisali, że to Czarnowski. I no, troszeczkę miałem zgryz, bo mi było głupio, że się pomyliłem, a tak naprawdę się nie pomyliłem, tylko powiedziałem dobrze, no ale ze względu na to, że nie mamy tych powtórek. Ale to, na szczęście mamy kontakty i Maciek nam potwierdził. Tak, Maciek potwierdził, bo dzisiaj na 90 minut sprawdzałem właśnie sobie rzeczy i patrzę, kurczę, Firlej, czyli jednak miałem rację. No nic, mniejsza o to. No i tak naprawdę cóż, no Wisła Puławy wiemy, że lubi atakować szybko, lubi wykorzystywać te dynamiczne skrzydła Klichowicza i Banacha, a tak naprawdę ten gol spowodował, że delikatnie z nic się wycofał. No i problemy były Wisły Puławy. Ta taktyka Wisły Puławy też opierała się głównie na tych piłkach w pole karne kierowanych na Rytlewskiego, które tak naprawdę to rozbijały się o tych rosłych stoperów z Nicza. I mimo tego, że Klichowicz w 34 minucie wyrównał stan meczu, to była jedyna dobra akcja Banacha w tym spotkaniu, który w mojej opinii grał przeciętnie w tym meczu. Nawet bym powiedział, że nie za bardzo mu to spotkanie wyszło, bo w drugiej połowie zniknął z radarów, to błyskawicznie znowu, tym razem już Czarnowski, wziął piłkę na prawej stronie, wbiegł w pole karne i strzelił do bramki. No i Znicz był zespołem lepszym. Znicz tak naprawdę był lepiej zorganizowany. Znicz wygrywał walkę w środku pola, świetny mecz Nowaka, bardzo dobrze bronił Misztal, bo te cały czas z uporem Maniaka Wisła kierowała te długie piłki na Rytlewskiego. Mało było takiej gry, brakowało mi takiej gry krótkim podaniem w trójkątach, gdzieś w bocznych sektorach. Widać było, że ta gra się nie klei. Spróbowali cały czas wrzucać te piłki po stałych fragmentach tak samo, a tam górował nie kto inny jak Misztal, który z tym swoim takim leniwym stylem wychodzenia do tych, to naprawdę, ja mam wrażenie, jakby mu się po prostu nie chciało tak naprawdę wychodzić do tych piłek, a on wychodzi i je łapie po prostu jak w zęby, jak po prostu jakby to była najprostsza rzecz na świecie, nie? I wiesz, nie piąstkuje, tylko łapie, no to jest naprawdę dla mnie fenomen. No i cóż, w drugiej połowie obie strony miały swoje szanse, Znicz mógł podwyższyć, no bronił w Puławach, posiadała tym razem, po kolejnym błędzie bramkarza w poprzednim meczu, tam Zieliński wszedł do bramki, no tutaj może posiadała gola, nie zawalił, ale był po prostu strasznie nerwowy i strasznie taki rozszczęsiony wprowadzenia momentami nogami, to kibice gdzieś tam dostawali ataku serca, bo się bali, że poda do przeciwnika, więc tutaj no ewidentnie, jeśli Wisła moim zdaniem chce po prostu powalczyć o najwyższe cele w lidze, musi ściągnąć pewnego doświadczonego bramkarza. Ale patrz, jak to wygląda, nie? Zaczęły kluby sobie ściągać powoli tych bramkarzy, bo ja powiedziałam, że Łukasz jest top bramkarzy w tej lidze. Ty się zgodzisz, nie zgodzisz? Mówię, że to najlepszy bramkarz. Znaczy,
top 3. Ja wiem, że tam, wiesz, Krakowiak, Witan i tak dalej, ale no, określając się, mówię, że to jest najlepszy bramkarz. No okej, okay, no to możemy, ja mówię, że tak top 3 myślę. Dobra. No, nie chciałbym tak konkretnie Chciałbym mówić, jeszcze tylko cofnąć, wiesz, taśmy wstecz. Patrz, mieliśmy sezon temu, jakich mieliśmy bramkarzy? Bielecki, Frączak, Broda, mnóstwo naprawdę zajebistych bramkarzy. A w tym sezonie tak nie było, tak naprawdę, szczerze mówiąc, no nie wyróżniam się żaden. Teraz jakby zaczynają ściągać, tak jak właśnie Budziwek, Muzyk, tak? Zaczynają kluby sięgać po tych, powiedzmy, starszych troszkę bramkarzy, nie juniorzy, tak jak ty prowadziłeś swoją statystykę, prawda? Znaczy tak, no i to się sprawdza tak naprawdę, bo wszystkie te kluby, które widzisz, no ściągają bramkarzy, to ściągają bramkarzy dlatego, że ci młodzieżowcy, na których postawili, się nie nadają tak naprawdę. No Hutnik też teraz ściągnął bramkarza i pierwszy mecz na zero z tyłu. No także coś w tym jest. Nawet bym powiedział, że nie coś w tym jest, tylko miałem rację. No ale no to się gdzieś tam potwierdza, ta moja teoria z doświadczonym bramkarzem, że on dodaje jednak pewności. Natomiast mówię, no tych bramkarzy moim zdaniem w drugiej lidze jest kilku, co najmniej naprawdę dobrych, czy to Pogorzelec, czy to Witan, czy to też Drazik przecież, jak ma... Tak, jeszcze to... Madejski w tamtym sezonie, no wiadomo. Potrafi, nie, no... To sami spójrzcie, ile bramkarzy było, a w bramkarzami stoi. Troszkę tak, no może troszeczkę mniej, troszkę słabiej dziś, ale też bym nie powiedział, że... Ja bym powiedział jednak, że w drugiej lidze sporo jest naprawdę zdolnych bramkarzy i takich dobrych jakościowo. No zobaczymy, jak się będą rozwijać ci młodzi. Tyle o meczu, lecimy dalej, czy coś jeszcze? No nie, no chyba wszystko. Znicz pod nieobecność Barnowskiego i Szumy. No, zgarnął pełną pulę, także naprawdę, no ale ten duet Czarnowski-Firlej to... Świetna ta bramka druga, to już mówiłeś. Pewnie, jak na tą ligę, to jest para napastników naprawdę na top 3 moim zdaniem. No. Tu 100 tysięcy rocznie cię zaprasza na piwo do Lublina, jak się dowiedział, że ja tylko będę, to tak słabo. Nie, no wiem, no ale a kiedy jest trzeba? Muszę sprawdzić, sobota. Kiedy jest ten mecz mecz z Wisłą w Pucharze. Okay. Bo ewentualnie dobra. Tu, no tutaj nie dam rady w weekend, czekaj, 8-11, o to już kurde niedługo, no. Wtorek, tak, no i ciężko będzie, no nie wiem, zobaczymy, naprawdę, no jestem zajętym człowiekiem, więc prędzej czy później wpadnę. Krakowskie tematy się zaczęły, no to lecimy szybciuteńko, naprawdę, bardzo szybko, Hutnik, Kraków, Śląsk, 2 Wrocław, Maciek, musisz to... No wygrana Hutnika, styl był nieważny, ważne były 3 punkty i tak naprawdę te 3 punkty Hutnik zainkasował. Pierwsza połowa do zapomnienia, słaba z obydwu stron, ciężko się to oglądało, ciężko się na to patrzyło, mimo wszystko wydawało się, że bardziej pod kontrolą spotkanie ma Śląsk, bo wiadomo, że był częściej przy piłce, jak to zwykle Śląsk, natomiast już na drugą połowę Hutnik wyszedł bardzo zmobilizowany, z takim jednak gdzieś tam ciągiem bardziej na bramkę. I w 52 minucie po akcji Zięby w swoim stylu Patryk Serafin, który no jednak okazał się bardzo trafionym transferem i zalicza dobre liczby i tutaj w tym trójkącie z Lelkiem i ze Świątkiem widać, że bardzo dobrze to funkcjonuje z przodu. Umieścił piłkę w siatce, potem 2 minuty później czerwona kartka dla Śląska. Gergenstein dostał Asakier i faulując Kielisza, który wychodził w zasadzie na sytuację sam na sam i od 54 minuty no Hutnik miał wszystkie asy w ręce tak naprawdę. Lelek w 81 dobił. A co nie trafił? Tak, no ale tam był i tak spalony. No ale... nie spalony, tylko faul. No tak, no... No z metra w zasadzie czy z dwóch. No zdarza się najlepszym, aczkolwiek ja uważam, że ten chłopak po tym, jak trener Paszkiewicz go odsunął, teraz wraca do składu i tak jak mówię, w tej trójce ze Świątkiem i z Serafinem prezentują się bardzo dobrze. Z Asinor, jak wchodzi z ławki, też jest jakąś opcją. Natomiast warto zwrócić uwagę na tego nowego bramkarza w Hutniku, Patryk Królczyk. Bramkarz już doświadczony, aczkolwiek no w większości gdzieś tam... Nie był pierwszym wyborem, natomiast grał między innymi w rezerwach Augsburga, w Olimpii Grudziądz czy w Piaście Gliwice, był w GKS-ie Katowice, także zobaczymy, jak się będzie spisywał. Pierwszy mecz na zero, no i Hutnik tak naprawdę zyskał tlen, Hutnik tak naprawdę to spotkanie musiał wygrać, jeżeli myśli o walce o utrzymanie, wygrał i myślę, że taki, no ogólnie trener Bobla uważam, że na ten moment był dobrą zmianą, jest dobrą zmianą. O. Mimo tego, słuchaj, no wyobraź, ja tylko wiem, że to jest takie gdybanie, ale przegrany mecz kuriozalny w Olsztynie i z Pogonią Siedlce mecz na 0-0, gdzie ma Asinor 2 razy na pustą bramkę. No i dolicza sobie te punkty i Hutnik jest nad kreską. Także to jest takie gdybanie, ale tak troszeczkę jest. Teraz bardzo ważny mecz na Zniczu mają w sobotę. No myślę, że, a ty mówiłeś o tym meczu, że to był mecz za 9 punktów. No i faktycznie tak. Był i no, jakby...
No. No, no bo gdyby Hutnik tutaj przegrał, no to już jest tak, odskakuje peleton, Śląsk miałby wtedy więcej punktów, a tak to jest w zasadzie 2 punkty od Garbarni, która jest na bezpiecznym miejscu i tutaj wszystko jest jeszcze w grze. Dobra, lecimy na ostatnie spotkanie. Radunia Stężyca po Gosiewce. Najważniejsza informacja po tym meczu jest taka, że Pogoń rozstaje się z trenerem. Tak. W zasadzie, żeby być prawdomównym, trener zrezygnował, złożył rezygnację, tak? Tak. Dokładnie. Tak. Podał się, oddał się do dyspozycji i to zostało przyjęte. Tak to się ładnie mówi. I teraz zarzucamy newsem? To znaczy newsem, no mówi się gdzieś tam w... że inflacja tutaj mi napisał, że no 10 zł, które rzucił mi na Wyrwara. Spokojnie przyjadę kiedyś do Lublina, naprawdę stanie się to. W każdym albo oddaj razie... te 10 zł. O, albo oddam, tak. No. W każdym razie no Marek Saganowski, no tak prawdopodobnie, no tak słyszałem z jednego, z drugiego źródła gdzieś tam, gdzie piszą na Twitterze, że taka jest najbliższa opcja, więc coś w tym musi być. Zobaczymy, czy to się gdzieś tam, te ploteczki, to co wróbelki świerkają, czy, że się sprawdzi. No zobaczymy, jestem ciekaw. Blisko do Warszawy, Siedlec, także myślę, że to też jest jakaś tam, nie musiałby się specjalnie trener... Zostaje w okręgu, powiedzmy. Tak, zostałby gdzieś w okolicach własnego domu. No zobaczymy, no powiem szczerze, nie dziwi mnie to. Napisałem na Twitterku dzisiaj, że o tym myślałem. Dawno tego nie było. To jest akurat prawda. Myślałem sobie w weekend, wczoraj dosłownie wieczorem, że kurczę, coś mi się wydaje, że zaraz może być jakaś zmiana, bo słabo wyglądają te Siedlce. No ta przygoda w Pucharze, okej, fajnie, wygrana z Chrobrym, natomiast no, liczy się tutaj, myślę, utrzymanie bytu dla Pogoni. Wiemy, jak z tej trzeciej ligi trudno się jest wydostać i tutaj myślę, że to byłby kataklizm dla Pogoni, gdyby oni spadli. No a tak naprawdę, kurczę, no czy jest ta Pogoń trenera Guska była jakaś? No. Tak szczerze, no tak zastanów się, czy jakbyś miał powiedzieć, jaka była ta Pogoń trenera Guska. Może no? się narażę tutaj, ale no. jak mnie jakby bierzesz do tablicy i też... ja byłem w Siedlcach, więc wiesz, no. oni mnie tam już znają i mi zarzucali, no tak, że no. typowałem do spadku. Ale no, tak no. jak mówisz, no też nawet z Bartkiem Cabałem gadałem, który przecież jest stamtąd. Mówię, że jak sobie myślę o Pogoń Siedlce, to takie no, dziadostwo, to, no szczerze mówiąc. No szalony nie ma, a jedyny mecz, który taki fajny i komentowałem z Lechem, 2 na wyjeździe, wygrali wtedy, więc to była naprawdę fajna, a tak to raczej... Nie no, trochę punktów połapali, nie? Bo też i wygrali przecież z Polonią w ogóle. To jest no tak, jedyna, no byłem na tym meczu. Nawet to właśnie był... jedyna porażka tak naprawdę Polonii, więc troszeczkę tam, wiesz, wygrali też z Motorem przecież 2-1, także trochę meczów wygrali. Natomiast tak globalnie, przekrojowo patrząc, no ja miałbym problem, żeby powiedzieć, jaki to był zespół. No, ten Hutnik to przynajmniej wiemy, że nawet jak gra Piach, to przynajmniej będą się zesrają, ale będą walczyć do końca, no nie? Bo to jest taki zespół. A o tej Pogoni taki troszeczkę ten zespół mi się wydał niejaki. Jeszcze ten Górski to ciągnął na wiosnę, Ten Nowak tutaj fajnie się wkręcił, Marcinio w ogóle nie dojeżdża, wiem, co się dzieje, szkoda. Wichtowski miał dobre momenty, Lewandowski, co mi się kojarzy, to że łapie kartki. No i tak to wygląda. Czasem Miś fajnie zagra. No niestety, no tak to wygląda. Kikolski też miewa lepszy. No dobra, trochę wybronił, ale trochę też w niektórych golach mógł się lepiej zachować. Ja się też dziwię, że ta defensywa tak przeciętnie wygląda, bo tutaj Rutkowski, Lewandowski to są doświadczeni zawodnicy, którzy powiedzmy są takimi, jak to się często mówi, betonami z tyłu, tak? I trzymali zwykle ten poziom, a tutaj jednak no, nie ma tutaj takiej obrony, można powiedzieć, stalowej Pogoń, a z przodu też nie ma polotu przede wszystkim. Też zaginął nam Szuprytowski kompletnie. No tak naprawdę wchodzi z ławki, ale też tutaj nie jest jakąś wartością dodaną. Marcinio tak samo. Że ta kadra nie wygląda źle, natomiast, co mówię, też gra, brakowało... Gra nie wyglądała dobrze, no pożegnał, trener zrezygnował. Po prostu wygląda to niejako i przede wszystkim moim zdaniem jest problem ze strzelaniem bramek. No. Nie ma tutaj polotu, jeszcze brakło tego Demianiuka w tym spotkaniu i tu już w ogóle w tej ofensywie było ciężko. Dwie rzeczy. Najpierw jeszcze Łukasz Budziłek do mnie napisał od razu, jak tam żyjecie jeszcze po tym wywiadzie. Ja napisałem, że lecimy dalej. A on mówi, jak to dalej, beze mnie?
Także chyba mamy tutaj chętnego. Spodobało się, także fajnie. Fajnie, pozdrawiamy. A jeszcze kwestia trenera Saganowskiego. Jeżeli to będzie prawda i faktycznie Sagan będzie tutaj trenerem i wygrają, nie wiem, minimum dwoma bramkami następne spotkanie, czyli mityczny efekt Nowej Miotły. Robię sobie tutaj koszulkę, efekt Nowej Miotły. Dziabę sobie. Nie, no to bez przesady. Ale takie koszulki będę wtedy chciał, będę miał motywację, żeby to dopiąć do końca, bo to się musi pojawić. Dobra, a to spotkanie w zasadzie było takim meczem na zwolnienie, można powiedzieć, nie? Bo z drugiej strony jakby trener Letniowski to przegrał albo, nie wiem, nie wygrał. Wierzysz, że trener Letniowski kiedyś zostanie zwolniony ze Stężycy? Naprawdę, albo sam wierzysz? Podziękuję, powie, że to już nie ma sensu. Może go nie wyrzucą, nie? No, ale tak honorowo powiedzmy, nie? Ale no, nie, udało się w każdym razie. Ja się śmieję, że trener Letniowski ma dożywocie w Stężycy. Także, zaprosimy kiedyś Sebastiana. Pozdrawiamy, tak, Sebek. Musimy zaprosić. W każdym razie, no, tak jak tutaj trener też mówił na konferencji, oni muszą złapać 2, 3, 4 mecze takie bez porażki, najlepiej z przekonywującymi zwycięstwami. Już takie mecze były, gdzie Radunia wydawało się, że może odetchnąć, że to już gdzieś tam to ciśnienie schodzi. Ale potem znowu przychodził problem, tak? Znowu przychodziły przegrane lub też mecze po prostu słabe. Tutaj ta pierwsza połowa była całkiem niezła, taka jak można, powiedzmy, od Raduni oczekiwać. Nie było to Bóg wie co, ale widać było też agresję w grze. 24 faule w całym spotkaniu Raduni, dość sporo. Widać było, że walczą. I tak naprawdę w drugiej połowie plan był taki, żeby się cofnąć. Cofnęli się na własną połowę i oddali pole, też denerwował się trener Guzek, bo czerwoną kartkę dostał jeszcze w pierwszej połowie. Natomiast troszeczkę bojaźliwie grały te Siedlce. No, tak jak mówię, ciężko było tutaj im coś stworzyć, natomiast to, co jeszcze w Kikolski by wybronił przy stanie 2-1, przecież sytuacja, także mogła Radunia wygrać wyżej, a mogła też przegrać, bo w ostatniej w zasadzie akcji meczu Kasper Tułowiecki wybronił kapitalnie sytuację. Tak, mhm. Także tutaj też ciekawa sytuacja, bo trener Letniowski zapytany o Tułowieckiego, nie wiem, czy widziałeś konferencję. Nie. I właśnie tak z jednej strony nie chciał go pochwalić tak za bardzo. Powiedział, że no, chyba pamiętał te babole, co zawalił. Repcak. Tak, no, że od tego... Popularny od tego repcak. Mamy, od tego mamy bramkarza i tak dalej, że nie chcę go tutaj jakoś specjalnie pompować. Także to też taka ciekawa sytuacja, więc chyba po prostu tak trochę wcześniej, ja to tak sobie wyobrażam, że był trochę zły za to, że ci bramkarze mu tak nie pomagają za bardzo w tym sezonie. Nie pamiętasz tą sytuację z vloga, nie? To może wy też pamiętacie. Tak. Że wszyscy mają wolne, on musi przyjechać, bo za bramkę zajebaną muszę przyjechać. Tak. No ale wiesz, no prawda jest taka, że myślę, że Kacper też nie jest do końca zadowolony z tego, jak w tym sezonie wyglądają te niektóre jego spotkania, więc myślę, że też jest na tyle świadomym zawodnikiem, że wie, że stać go na dużo więcej, a tutaj uratował 3 punkty, więc może to będzie taki kamień węgielny pod jego lepszą formę w końcówce tego grania. Bartosz Orłowski tutaj podpowiada, że po Gąsiedzce Sagan trenerem, a asystentem Szpyrka, także to by było zabójcze kombo. O kurwa, to kombo, tak. jakiego jeszcze... A na bramkę Onyszko, także tu już by się, działo. Dobra, podsumujmy to wszystko, bo już nam się przedłużyło. Przy dwóch gościach to jest niemożliwe, żebyśmy godzinę 15, tak, nie ma szans. Polonia wygrywa 3-0 z Górnikiem Polkowice. Garbarnia przegrywa u siebie z Olimpią Elbląg 1-2. GKS Jastrzębie 0-1 z Lechem 2 Poznań. Siarka 0-1 ze Stomilem Olsztyn. Zagłębie 2 Lubiny 0-2 z Motorem Lublin. Wisła Puławy 1-2 ze Zniczem Pruszków. Chutnik 2-0 ze Śląskiem 2 Wrocław. Radunia 2-1 z Pogonią Siedlce. I Kotwica remisuje z KKS-em Kalisz 0-0. Pokazujemy tabelę. Na czele Kotwica, 5 punktów straty ma do niej Polonia. Trzeci KKS, czwarta Wisła, piąty Znicz, szósta Olimpia. A w Ekstraklasie wiceliderem na ten moment Widzew. Także tutaj widzimy, że te wielkie firmy jakby historyczne powoli gdzieś tutaj się odradzają, tak? I to mocno. Ostatni Chutnik, przedostatnia Pogoń, Śląsk 2 Wrocław, trzecie miejsce od końca i 15 miejsce Garbarnia Kraków. Tak to wygląda, proszę Państwa. Ja sobie jeszcze tylko zmienię nagłówek i jeszcze przechodzimy do 11 kolejki. No, proszę bardzo. Na bramce Miłosz Garstkiewicz, dalej Michał Zięba, Patryk Waliś, Filip Kędzia, Krystian Palacz, Wojciech Łuczak, Rafał Król, Marcin Kluska, Dawid Danilczyk, Michał Fiziukiewicz, Patryk Czarnowski. No i kozakiem kolejki zostaje, proszę Państwa,
chwila niepewności. Marcin Kluska. Marcin Kluska, tak jest. Tak. Jak to mnie do jedenastki nie daliście, budził, pisze. Kozak kolejki Marcin Kluska. No, Klusi ostatnio top. Chciałem zaprosić, ale on się nie czuje za bardzo w takich formatach, więc okej. Okay. Przyszedł dzisiaj łysy z Polonii za to. Ale co, no, równa forma od dawna, że tak powiem, a w tym meczu naprawdę wychodziło mu wszystko. Tak, potwierdzam, na pewno zasłużone, bo ogólnie w ostatnim czasie naprawdę jest w dobrej dyspozycji i ciągnie mocno Polonię do przodu. Ja tylko przypominam o konkursie, bo teraz będziemy typować, więc wy typujcie również w komentarzach pod tym filmem, nie na czacie, tylko w komentarzach pod tym filmem, trzy konkretne trafienia, czyli trzy dobrze wytypowane spotkania. Oczywiście nie ma edycji komentarza i tak dalej, i tak dalej. GKS Jastrzębie, Olimpia Elbląg. Remis? Remis. Też mi się tak wydaje, że remis. Komentarze nie działają, jeszcze będą działały po tym filmie, także zapraszam. Nie, chyba powinno się dać. Musicie sprawdzić. Znicz Pruszków, Hutnik Kraków. Maciek. Hutnik? No to nie, no nie. Ja Misiura Team, Team Misiura. Znicz. Zobaczymy. Górnik Polkowice, Garbarnia, Kraków. To też taki mecz. To dam go komuś, kogo nie lubię do komentowania. Ja nie mogę wtedy. Ja niekiedy to jest. Czekaj, żartuję. Mam obiad u babci. Wiesz co? Kurczę. Remisowo, no, ale ciężko tutaj wytypować. Tak, oba zespoły nie za bardzo. Dobra, ja dam piech, że strzeli. Polkowice jednak. Dobra. Pogoń Siedlce, Kotwica. O, i tutaj wjeżdża Marek Saganowski i Pogoń wygrywa 2-0. I efekt nowej miotu. Tak jest. I jest koszulka. No nie, no Kotwica to weźmie. Motor Polonia, remis. Wale od razu w ciemno. Czad, Motor Polonia, słuchamy. Musi Polonia w końcu przegrać, także postawię na Motor. Tak? Szczególnie, że dobrze wyglądają ostatnio. No, takie ma. No nie mogą, musi być w końcu jakiś słabszy mecz przyjść. 2-1, 1-2, Polonia wygra, bo świetnie idzie na wyjazdach, Motor. Grzesiek, musicie wytypować dokładny wynik minimum trzech spotkań, tak? Typujecie kolejkę. 3-2, 4-0, motor. O, się Motor uruchomił. No dobra, ależ będzie, już widzę, że ten vlog to będzie... Nie musi, co wy gadacie już tutaj. No wiadomo, że nie musi, no bo tak szukam jakiś, wiadomo, że to mecz moim zdaniem taki 50-50, więc... Ale patrz, jak on grzeje już. No tak, szukam jakichś możliwości. Słuchajcie, no, jak... Może jak... przemawiać, no ostatnio Polonia w bardzo dobrej dyspozycji. Więc to czasami tak jest, że ten słabszy moment przychodzi, tak? Oczywiście tutaj nie życzę nikomu źle, no. Także na luzie to weźcie. W ogóle na miękko wszystko zawsze. No proste. Jeszcze pięć łapek do stu, dajcie, no przynajmniej te pięć łapek, bo tak. Łukasz, do budził niech wciśnie tym. Zaraz mu napiszę. Kulfonem środkowym. Wciska środkowym palcem. Dobra, a ja myślę, że jeżeli ten vlog z Lublina nie będzie na karcie czasu, to ja nie wiem, to zawijamy ten kanał. Musi to być wtedy top. Stomil Olsztyn, Radunia Stężyca. Ja zawsze przeciwko Polonii. O matko, ludzie, nie, naprawdę, że wy tak podchodzicie do tego. No dobra, no, Stomil Radunia. Remis. Ja dam na Stomil, 93. Śląsk 2, Wrocław, Siarka, Tarnobrzeg. Dam Siarkę. Siarka. Lech 2, Wisła, Puławy. Logika podpowiada trochę Lecha, ale to jest druga liga, więc pewnie Wisła wygra ze 3-0. Remis. I KKS Zagłębie 2, Lubin. KKS. No wszystko na to wskazuje, aczkolwiek to Zagłębie takie nieprzewidywalne, no ale też postawię na Kalisz. No i dobra, mamy to. Długi ten live wyszedł niestety, ale godzina 15 to jest nasze takie założenie. Niestety nie zawsze wychodzi. W każdym razie Maciek Szcześniewski był ze mną.
Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Jutro podsumowanie pierwszej ligi. Wpadajcie tam, bo tam troszkę nas te liczby martwią. Chcielibyśmy, żeby to lepiej wyglądało. Dokładnie. No, także jeszcze do wszystkich tych, którzy będą na meczu Motoru z Polonią, podbijajcie do mnie, gdzieś tam łapcie, machajcie. Ja będę pewnie w szale nagrywania, bo Maciek wiesz jak to jest, ale gdzieś tam jak będę siedział na trybunach czy coś, no to śmiało możemy piwko wypić, piątkę zbić czy coś tam pogadać, także śmiało zapraszam. I na drugi dzień do Łęcznej jadę, także też może ktoś tam też wtedy może być. Dziękuję za dzisiaj, kłaniamy się nisko, do zobaczyska. Adios.